Witamy z gorącej Arizony, gdzie Phoenix Suns podejdą Milwaukee Bucks. W towarzystwie przepięknych dżentelmenów jest ze mną Radosław Chyży. Witam serdecznie. I Keep the Beat Łukasz Fonder. Witam serdecznie. Fajnie. Chciałem jak Wojtek, Michałowicz wjechać. Słuchajcie, finały NBA się zaczynają. Historyczne, bo Milwaukee Bucks 50 lat temu, chyba w 71 roku zdobyli ostatni raz, a Phoenix Suns nigdy nie zdobyli mistrzostwa NBA. Będzie dużo wątków, będzie się, mam nadzieję, troszeczkę posprzeczamy, różne wizje. Czego się spodziewacie, może Radziu, ale tu proszę dla ciebie najpierw tak. Gumeczka, ale na rączkę, pamiętaj. I tutaj dla twoich podopiecznych zrobisz jakiś konkursik, może wygrają. Dzięki. Jak oglądają. A ty jesteś miły. Ty już dostałeś, pokaż, dostałeś? Tak, mam gumeczkę na ręce. A dla Alicji jeszcze damy, dobra? A, pewnie. Dla Alicji, regenerum dla Radka. Radziu, z czym jest? Ala, dla ciebie. Maślanka, mleko kokosowe, truskawka, banan, wiórki kokosowe, sok z cytryny, mięta i miód. Ciekawe. Co? Wybieraj, mango sticky rice albo chłodnik ogórkowo-rzodkiewkowy. Biorę z koperki. Co wolisz? Jak mogę ci poradzić, wiesz co, ostatnio chłodnik jadłem, bardzo dobry chłodnik. Jak lubisz chłodniki, polecam. Czyli mówisz, że chcesz chłodnik, to ja wezmę sobie mango, spoko, nie mam problemu. To wszystko od naszego partnera Fix Catering Dietetyczny, pada Adam już pewnie wkleja. Kod Hanas, macie zniżki. Tutaj już się tak zaczyna. Chaos Streetball. Hanas 13. Chaos Streetball, najlepszy w Polsce. Radzia wypuszczę pierwszego, jest starszy. Czego się spodziewasz dzisiaj w nocy, meczyk o trzeciej? Tak? Ja muszę przypomnieć 93 rok, kiedy rozpocząłem się interesować NBA-ką. I Charles Barkley i Phoenix Suns finał. To był mój najlepszy finał, jaki oglądałem. Wstawałem. Na każdy mecz wstawałem i oglądałem od deski do deski. Pamiętam, to było niesamowite. I uwielbiam po prostu te finały, bo ja uwielbiałem Charlesa Barkleya i uwielbiałem Scottiego Pippena. I to było w taki sposób. Dlatego bardzo się cieszę, że Phoenix jest w finale. Chociaż nie sądziłem, że aż tak daleko. Dużo szczęścia. Nie spodziewam się z ich strony dużo, dlatego że to, co zrobił Chris Paul w trakcie tych playoffów, to już powiedziałem, że przestanę go krytykować, bo gość jest naprawdę... No to, co zrobił w ostatnim spotkaniu, to dla mnie to była magia. Dla mnie to była magia, jeżeli chodzi o koszykówkę. Najlepszy zawodnik w tym wieku, jeden na jeden, nikt sobie nie może z nim poradzić, ale uważam, że na zespół Milwaukee będzie to mało. Mało. Milwaukee zaimponowało mi bez Janisa. Jestem fanem chyba od pierwszej... Jak Brooklyn pokonali, to ja byłem fanem Brooklynu, uważałem, że Brooklyn zdobędzie. Mi się podoba, jak Milwaukee gra. Chcę, żeby Janis zdobył mistrzostwo. Chcę, żeby Milwaukee utarło troszkę nosa amerykańskim dziennikarzom i zawodnikom, dlatego że oni nie wierzą w Janisa i też z Janisem nikt z tych takich top-topów zawodników nie chce grać, dlatego że Janis przytłacza ich grę. Janis jest tak zawodnikiem, że musisz dobrze wokół niego budować. Bardzo jestem zadowolony. Mi nie odpowiadał przed sezonem trener Budenholzer. Uważałem, zwalniałem go na antenie Kanal Plus, ale Wojtek się strasznie denerwuje, że nazywam ich kolegami, ale mówię, kolego, jak się nie poprawisz, to cię zwolnią. No i co się stało? Zobacz, jakie to jest zwolnienie. Zobacz, tam było chyba, nie wiem, 5 centymetrów, Durantek rzucał tą trójkę. Rozumiesz, jakby było troszkę mniejszy but miał, to by go nie było. Życie się zmienia. No, dlatego uważam, że koszykówka, czy bycie trenerem, to jest taka śmieszna sytuacja, że nie ma co poważne. Że nie masz podchodzić na nic wpływu. Nie, tak bym nie powiedział. Kipi, a ty czego się spodziewasz? Potem wejdziemy głębiej, no bo ty już wczoraj robiłeś program, na pewno dużo rozmawialiście. Tak, no dla mnie najważniejsza kwestia pozostaje taka, w jakim stanie jest Giannis Antetokounmpo, bo jednak cały czas jego stan zdrowotny ze względu na ten przeprost kolana jest oznaczany jako day to day. Czyli mamy nadzieję, że się pojawi. Po tym, co jak być to może nawet day dzisiaj. To day to jest wspaniała informacja. Tak. Tam się nic nie zerwało. Ja 30 sekund milczałem, co ciężko w moim wypadku to zrobić. Bo jak ja zobaczyłem ten przeprost, to stwierdziłem, że on jest z gumy. To jest niemożliwe. Dla mnie to jest niemożliwe, co zobaczyłem. Ja osobiście tej akcji w ogóle nie zobaczyłem. Nie chciałeś. Zobaczyłem stop klatkę. Ktoś zrobił mi stop klatkę i wysłał, jak bardzo ta noga była przeprostowana. I to mi w zupełności wystarczało. Nie potrzebowałem mieć powtórek ani żadnych akcji w stop motion, żeby to zobaczyć. Ja jestem przy ogromnym szoku, że tam nie ma żadnego ACL-a, żadnego MCL-a, że nawet łąkotka, nic się złego nie stało, ale mimo wszystko, no, nawet jeśli... Albo nie wszystko wiemy. Czasami kluby robią coś takiego, że dają ci nadzieję, żebyś ty się przygotowywał jako trenerze, sztab szkoleniowy na zagrywki takie, bo oni inaczej grają bez Janisa.
Tak, albo ewentualnie, żeby Phoenix Suns też nie zdążyli się przygotować na meczapy, kiedy nie wiesz, czy przeciwko grasz z Milwaukee Bucks z Janisem, czy bez niego, bo to jednak trzeba przyznać, są zupełnie dwie różne drużyny. Przed chwilą powiedziałeś właśnie, że Milwaukee zrobili na to przeogromne wrażenie, kiedy grali właśnie bez Janisa i Drew Holiday według mnie jest zupełnie innym zawodnikiem, kiedy Janisa nie ma na boisku. Chris Middleton jest bardzo taki, nie wiem, czy chimeryczny to jest dobre słowo, ale na pewno gra w kratkę, bo w jednym meczu ma 25% skuteczności, a w drugim potrafi na przykład w jednej kwarcie 16 punktów z rzędu rzucić i wygląda jakby był Kobe Bryantem w swoim prime. Więc to też jest bardzo ciekawe, w jakim stanie go zobaczymy. Dla mnie właśnie pozostaje tylko ta kwestia, czy Janis jest na tyle zdrowy, żeby wrócić chociażby w meczu numer 3 bądź 4. Ale dobrze, a ty uważasz, że bez Janisa na przykład faworytem dla ciebie jest Phoenix Suns? Bez Janisa stawiam Phoenix Suns w 6 meczach. Bo ja na przykład uważam, mocno pojadę teraz, nie? Uważam, że w 5 albo w 4 meczach, chciałem powiedzieć 4, ale żebyś się nie śmiał, Milwaukee. Dlaczego? Dlatego, że Brook Lopez. Dla mnie na przykład kluczowym zawodnikiem w meczu z Brooklyn właśnie był Brook Lopez. Zagrał wspaniałe na przykład i w obronie, i w ataku. Półfinał konferencji troszkę przespał, nie poszło mu to, ale w ostatnich dwóch spotkaniach, kiedy nie było Janisa, grał to, co ja bym chciał jako trener widzieć, czyli gra na obwodzie, ale większość punktów on zdobywał spod koszyka. On był tak skuteczny, on ma te floatery, czyli na przykład małe takie półhaczki. I dla mnie Brook Lopez, jak będzie grał ten poziom, co zaprezentował w ostatnich dwóch spotkaniach, Phoenix Suns nie ma na to odpowiedzi. No, ja z kolei idę w tym kierunku, że jednak Phoenix Suns, chociaż nawet jakby Janisa nie było, to jednak nawet Drew Holiday otrzyma tą dyspozycję i chłopaki się włączą, to jednak Middleton, jeżeli będzie w stanie grać na tym poziomie, który potrafi, no to jednak może być 7 meczyków. Wydaje mi się, że jak nie będzie Janisa. Nawet jak Janis będzie, to Phoenix. Gdy będzie Janis, to będę bardzo pozytywnie zaskoczony, żeby nie było, bo wszyscy widzieliśmy, no ja nie widziałem, dobra, co nam się stało z jego kolanem, ale nawet jeśli wróci, ja nie jestem pewny, czy to będzie Janis w 100%, no czy to będzie Janis na 30%, bo pamiętam w pierwszej rundzie Anthony Davis wrócił z naciągniętą pachwiną i się pojawi na 5 minut na boisku i jego kontuzja tylko się pogłębiła. Nie wiadomo, czy z Janisem będzie podobnie. Young wrócił na końcówkę serii przeciwko Milwaukee i zagrał tragiczny mecz 4-17, bo ciężko zgrać może w szkole. Tak samo Chris Paul wrócił po przerwie i przegrali mecz. Dlatego ja się nie nastawiam, że Janis będzie grał i dlatego ten mecz, uważam, że nie wiem, że ten Budenholzer dzwonił na przykład do mnie, nie dzwonił, ale zrobił to, co ja już prędzej prosiłem. No daj Portisa do pierwszej piątki, no ja cię kręcę. No to jest takie fajny trudne. Chłopak, ja nie mówię, że ten KKS Siechnice to wiedział, no ale czasami telefon... Słuchaj, będą pytania swoje. Telefon mieci. No przecież to było dla mnie naturalne. Gość umie zdobywać punkty. Ej, Portis jest osobą, która naprawdę, no gość po prostu się potrafi odnaleźć. No, ani nie jest szybki, ani nie jest skoczny, ani ten rzut ma jakiś taki, ale on punkty, jego piłka szuka. On potrafi po prostu zdobyć, krótko gra, a zdobywa punkty. O tych meczapach sobie porozmawiamy, bo tak kto jak kogo zaatakuje i tak dalej. To jest piękne. To uwielbiam Amerykanów, co potrafią godzinami rozmawiać. Zobaczymy, czy Tucker zatrzyma. Crowderem, ale będzie ile łokci. Nie, oni mówią właśnie, że nie będą się kryć? Bookera. Że co, będzie że Crowder Bookera? Boże, jak Crowder Bookera? PJ Tucker. PJ Tucker Bookera? Tak, Bookera. Mogą go tam wysłać. Mogą, ale pogadamy sobie o tym, upychał. Bo to jest ciekawe, jak każdy z nas sobie myśli. 5 najszybszych osób, które dobrze wytypuje zwycięzcę tego... Bardzo dobry. Ole, wjechało. Tego meczu, pierwszego finału NBA Phoenix Suns Milwaukee Bucks otrzyma 20 zł od Ewinera na grę na ich stronie. Otwórz sobie, otwórz. Czemu się spróbuję to? Mango sticky. Nie, właśnie chciałem powiedzieć. Dobra, zanim puścimy film od Mroka, bo Mroka nie ma tutaj z kanału Move the Ball. Najpierw wyobrażamy sobie, że jesteśmy Janisem Antetokounmpo i decyzja zależy od nas, czy możemy zagrać. Grasz? Dobre! Dobre? Bardzo dobre. Ale otwórz bardziej, żeby wiesz, pachniało pan Adam, żeby tak. Nic dla pana Adama dzisiaj nie ma. Adam zaczął ostatnio dbać i to jest bardzo ale dobra... Ale to jest właśnie super, żeby wiesz, przeczyszczenie w lepszej formie niż ja, więc... Nie, pan Adam na przykład zaczął dbać i to jest dobra informacja dla małżonki. Bo małżonki lubią, jak mężczyźni dbają o siebie. Ale dobrze, przechodzimy do NBA-ki. Na pewno Janis dba o siebie. Nie, Janis krawiesz, krata, pyk, wiesz, grecki bóg. Powiem szczerze, że... Ale to po 22 te tematy. I on tego swojego syna może wiesz, triceps, biceps złapie za ten. Nie, to co wygląda, troszkę Photoshopu, ale powiedziałeś, czy Janis będzie grał. No jesteś Janis i decyzja jest up to you. Grasz albo nie. Jak znam jego charakter, rozumiesz, to na pewno będzie chciał grać. On będzie chciał pomóc. Dlatego ja się zgodzę z wami, że on nawet na jednej nodze
przepraszam, będzie chciał wystąpić, będzie grał w obronie, coś tam złapie, coś tam na przykład zdobędzie punkt, ale to nie będzie ten Janis, ale mi się wydaje, że on zagra, nawet na jednej nodze. No bo jeżeli... Nie, on tam zwiąże, przekupi wszystkich ze sztabu szkoleniowego, wszystkich doktorów klubowych, żeby się pojawić. Żeby się pojawić. Bo jeżeli się nic nie zerwało, jeżeli to jest prawne, no to kwestia jest tylko w głowie, twój ból, no bo nic więcej cię nie ograniczy, no bo nic tam nie urwiesz. Albo powtórzenie nic... tego, żeby powtórzenie. Tak, twój ból albo pogłębienie kontuzji. Się, rozumiesz? Na kolejny sezon to na przykład może się skończyć tak tragedią. Tak jak KD to zrobił, wrócił na finał i zerwał. Wiadomo, że kontrakt i tak będzie tam miał, ale moim zdaniem on sobie nie odpuści. On jest, no, słuchajcie, z drugiej strony może już nigdy nie zagrać w finale. Może tak się w życiu zdarzyć. Wiesz co, ja bym zagrał, ale kosztem zdrowia zagrałbym, bo to drugi raz może się to nie zdarzyć. Nie? Myślę, że okej, czyli zagra. Tak, bo bym wiedział, że i tak kontrakt mi zapłaci, znaczy i tak podpiszę ten maksymalny. Ale teraz jesteśmy trenerem Budenholzerem i sobie... Nie, problem moim zdaniem... Myślimy czy w pierwszym meczu warto go... Zobaczymy, jak zafunkcjonuje ekipa bez niego, tak jak grała te poprzednie mecze, mhm. Może na drugi, jak będzie problem, albo na trzeci. Ja bym mu dał z tydzień czasu, żeby sobie odpoczął, żeby przyzwyczaił się do tego, na co może sobie pozwolić z nogą i załóżmy, że będzie mecz numer 4. Niech Milwaukee wygrają chociaż jedno z tych spotkań i ja nie zwracam w mecz numer 4 i przy wyniku 2-1 można coś jeszcze ugrać. Ja mówię, no ja widziałem to zdarzenie, uważam, że on nie jest w stanie wrócić w 100%, ale ja uważam, że na jednej nodze trzeci. Tym bardziej, że facet, który bazuje na tej sile i motoryce. Tak, ale oni będą potrzebowali w meczu z Phoenix na przykład jedno ciało, bo im brakuje jednej osoby w tej serii. Jak będziesz grał w serię, nie wiem, sześciomeczową, według mnie krótka będzie, ale przypuśćmy, ja nie mam racji, bo bardzo często się mylę, to będziesz potrzebował dużo ciała i Janis... Dużo wojsk. No dużo wojsk, bo Phoenix to mimo tego, że ma Chrisa Paula, ma młody zespół i oni naprawdę w tą i z powrotem biegają. Przydałby się jakiś taki zawodnik. Panie Adamie, pan coś tam pisze z żoną, czy z kim pan pisze? Tomaszem Browarczykiem. Aha. Puścimy film Mroka, Adriana Mroczka-Truskowskiego, który z nami też tutaj bywa. To jest pokazanie, jak gra Phoenix Suns. Mroko taką fajną rzecz gdzieś tam zauważył, wyczytał, że oni grają koszykówkę, którą się kiedyś bardzo dużo grało. Czyli pick and roll i rzut z pół dystansu. I trenerzy teraz muszą bronić, tak się przyzwyczaiły, że trójki albo, nie wiem, po piku rzucasz rzutkę, layupa, alejupa. A tutaj jeszcze musisz bronić midrange, Booker, Chris Paul. Ja zawsze powtarzam, często kibice albo na przykład zawodnicy mnie nie rozumieją, bo ja uwielbiam rzuty trzypunktowe, tylko... Rzuty trzypunktowe zawsze się mierzy to w taki sposób względem procentów. Jak ty masz procent za dwa, długa dwójka, masz powyżej 50%, to nadal to się opłaca grać midrange. Tylko pamiętaj, że CJ McCollum był chyba dwa sezony temu, czy sezon temu, kiedy on zaprezentował około 60% właśnie z pół dystansu i teraz Booker z Chrisem Paulem. Dlatego to jest nadal skuteczne, bo to procentów nie oszukasz. Tylko jak masz 40% na przykład za dwa, długa dwójka, no to trenerzy mówią, po co rzucać za dwa, jak możesz 40% mieć za trzy. Ale to będziemy oglądać, ale to pokazuje, że jednak to... Dało im finał. Nie wiem, czy dobrze porównam. Wydaje mi się, że reprezentacja Słowenii z Doncicem tylko to grała. Grała pika na topie i Luka czytał sobie z pół dystansu, sa 3, rozrzucał. No, to, co mówisz, to jest troszkę stara na przykład taka szkoła, że jeden dominujący rozgrywający, tylko ja nadal, no, ten ostatni mecz... Powiedziałem, że o Chrisie Paulie źle nie będę mówił, a znowu powiem. To jest, i on zagrał jedyny taki mecz w tej serii. Wszelkie statystyki pokazywały finału konferencji, że Phoenix gra lepiej bez Chrisa Paula. Godzisz się z tym? No na pewno był mniej skuteczny niż w serii z Denver Nuggets. Chodzi, tylko, że przeciwko Denver Nuggets nie miał dobrych obrońców. Chodziło o same liczby, rozumiesz? O same liczby, że z Cameronem Payne'em oni grali lepiej. Lepiej grali. Jeżeli chodzi o skuteczność, o na przykład ilość posiadań, bo on to zwalnia i jak na przykład on gra na takim procencie jak gra,
no to on ma możliwości, tak, podania i tak dalej, ale on musi grać na dobrym procencie. To nie, no, jest, to nie jest tak, że przykładowo Milwaukee wygra, jak Brook Lopez sobie zdobędzie 12 punktów. No nie wygra. I tak samo moim zdaniem Phoenix nie wygra, jak Chris Paul nie zdobędzie 30 punktów. No to tak samo nie, Max nie wygra, jak Middleton nie zagra na koło 30 oka. A tak, tylko spodziewasz się z tych najlepszych zawodników, spodziewasz się. No bo tutaj jest... Mi się wydaje, że tutaj bardzo ważna kwestia jest taka, że już jesteśmy, wchodzimy do finałów NBA i te playoffy pokazały, jak bardzo zawodnicy są przemęczeni, tak, połamani, kontuzjowani. I jak na przykład Devin Booker i Chris Paul grali koszykówkę życia w serii z Denver Nuggets, to w tej serii już trafiali na bardzo marnym procencie. I faktycznie mówisz, że Chris Paul nie był aż taki skuteczny, jak chociażby w tej poprzedniej rundzie. Fajnie, że odratował całą tą sytuację w tym ostatnim spotkaniu, ale ogólne procenty tych dwóch zawodników wskazują, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że mieli gorszą formę, tylko Chris Paul ma 36 lat, Devin Booker ma połamany nos i ledwo co widzi, wiadomo, że z takim dyskomfortem może po prostu gorzej rzut siedzieć, więc... I oni są skupieni na nim. Ale dokładnie, i to chyba raz z kolegą rozmawiałem, że finał będzie brzydki. Zobaczcie. Ale ja lubię takie finały. Dobra, fajnie się ogląda, bo to będzie mecz, bo to są dwie najlepsze broniące drużyny w playoffach. Dobrze, nie uważacie, że na przykład ta koszykówka teraz, co Milwaukee gra na przykład, albo Phoenix grają, to jest tak, jeden pick and roll, jeden na jeden Middleton czyli albo Drew. To nie podoba. Nie, chodzi o to, że ona już jest taka, wiesz co, to jest takie, nie że dożynanie, tylko to jest takie po prostu już, reszta na przykład jest bardzo spanikowana, oddanie piłkę do Middletona, oddanie piłkę do A tego. A to nie jest może, bo coś ci tutaj przeczytam, co Mroko znalazł, że nie ma takiej drugiej pary w NBA, mówię o Bookerze i Chrisie Paulu, którzy by grali do 40% akcji pick and rollowych. Oni cały czas kreują i porównał to do Steve'a Nasha, który tam, Steve Nash 2003-2004 był w Phoenix Suns? Chyba trochę później. Później troszkę było. I oni grali 25% takich akcji pikami i wtedy byli najlepsi w lidze statystycznie, ile pików grali, a dzisiaj w 25% akcji byliby najgorsi, czyli tendencja jest taka, że może jednak, to ty mówisz, że to jest takie, jakby ja to odbieram, że archaiczne, tak? Dla mnie nudne, że to jest tak, że jak patrzysz na mecz... No ale może jest taka tendencja teraz, że to jest skuteczne, nie, bo że to jest nudne dla mnie, to nie znaczy, że nie jest ciekawe dla kogoś, tylko dla mnie to jest nudne, bo Chris Paul znalazł po prostu wysokiego, który dobrze rzuca wolne i potrafi pod koszem się odnaleźć, a on za niego wszystko robi. I teraz my jest obudowany na przykład tutaj Crowderem, obudowany Bookerem, rozumiesz? Ma zespół jakby skrojony dla niego. Skrojony jest dla niego. I to jest dla mnie już takie, wiesz, to nudne, żeby, ja bym chciał zobaczyć troszkę inną koszykówkę, a oni cały czas te piki grają, rozumiesz? I po prostu patrzysz na to, że już, i wiadomo, że na przykład Chris Paul zakręci, David Booker zakręci i będzie widział, a sobie na stopklatce to ogląda. I mówię tak, zobaczę, czy na przykład pomogą do Aytona, czy na przykład zdecyduje się trener przeciwników kryć rogi, nie? I taka jest a zasada. A kipi, co? Podoba ci się ta koszykówka, czy... Znaczy podoba, no. Jeśli jest skuteczna, no, jeśli są w finale NBA, tak, no to najwidoczniej jak najlepiej fani lat 90. mówią, że no nie możemy już oglądać tej koszykówki, tylko za trzy rzucają. Rzucają za trzy, no jest, a ty mówisz, że nie to możesz jest już patrzeć to jest na jak oni grają pika, nie? Właśnie mi się wydaje, że ten Phoenix Suns i Milwaukee Bucks nie są aż takimi drużynami, które pokazują, że to jest, nie wiem, Houston Rockets sprzed 3-4 lat, gdzie rzucają po 50 trójek w meczu. Mike D'Antoni, 7 sekund akcyjka. I jeśli gramy taką szybką koszykówkę, że Chris Paul gra cały czas na zasłonie z DeAndre Aytonem i albo poda na róg, tak jak mówiłeś, albo poda do Aytona rolującego, albo zrobi ten swój zabawny step back i będzie ich tam karcił z midrange'u. Jeśli to wpada, nie możemy mu tego odebrać, bo jest naprawdę z tym świetny. Ciekawe, jak to właśnie będzie wyglądać. Panie Adamie, puścimy filmik, zobaczmy sobie tutaj dla kibiców. Właśnie te przykłady, popatrz, jak on przeciąga fajnie. Jak Steve Nash trochę przeciąga. To jest jak Steve Nash. Bo to i czyta Steve sobie. Steve wyciągnął Nash to Co tu się, panie Adamie, stało? Panie Adamie, bo to proszę, była piękna akcja. Coś tu pan, kurde, mi tu przewinął. Panie Adamie, to była cofaj. Bo to stary Mykse goś zrobił pod nogą. Stary Mykse. Kto rzuca w tych czasach z tego... Ale nie, powiedz, co on teraz robi. O, patrz, jeszcze tu, fik. Tak. Niby, że podaje, tak, ale... Tak. To Mroko po angielsku, na jego kanałach można wejść, dużo ma takich analiz. No patrz, to jest wspaniały rzut. Słuchaj, ja uwielbiam midrange. Może pan Adam zatrzymać tą sytuację? No bo ja na przykład, zaraz powiem. Robimy jeszcze raz na scout. Akcję. Nie, scout. Ja bym, za przeproszeniem, niech młodzi nie są, ja bym zjebał Crowdera. Nie, Crowdera. Morisa tutaj. Nie Morisa. Morisa, ale w tym, stop.
Kogo? Batuma? No Batuma, no zobacz. No gość powinien, no po prostu... może no, nie możesz, że, ale powiedział, nie można z mocnej pomóc. No ale, ale dobrze, no ale karci ich, on już ich karcił po prostu, no to jest 103,85. W tym momencie on już ich karcił, naprawdę karcił już. I w tym momencie popatrzcie na Batuma. No gość ich karci, w tym momencie już miał z 28,5. Tu, no pokaż. Możesz puścić dalej, proszę, panie Adamie? Stop! On nawet nie zrobił ruchu, bo chodzi o ten ruch, żeby zrobić, żeby ale, on się... Ale on spojrzał lewym okiem na Jay Cradera, który jest świetnie rzucający zawsze z narożników. Nieważne, więc musiał decydować, czy pozwolić na rzut za dwa, czy właśnie, na trzy. No właśnie, ale właśnie mi chodzi o to, że nie ma ochoty ten zawodnik dla mnie grać. Ochoty to nie ma Bugi grać, bo nawet ręki nie podniósł do rzutu. Jak patrz, on tutaj, może nie rzuć, głową. Akurat był skandal, że trener, wiesz co, w każdym Sawalcie wierzy. No dobrze, to był skandal, ale mu poszło w piątym spotkaniu. Słuchaj, nie? Ale trener Clippersów bardzo dużo miał pomysłów takich fajnych, gdzie przecież Utah Jazz to co powymyślał, nie? Nie, no świetnie, kuzyna też rotację wymyślał. Kuzyna wymyślał tak, tylko ja nie mogę, na tą akcję super zauważyłeś, bo zobacz, coś ci wyjdzie, ty decydujesz, żeby pan Adam wystąpił na przykład w czwartej kwarcie i raz ci pójdzie, a raz na przykład to będzie kompromitacja, bo dla mnie Kazyns, jego mowa ciała, to jest powiem, kolego, no wypierniczaj na przykład do Tajwanu, rozumiesz, a nie, no jak może tak podchodzić? Ale dobra, jesteś... No jesteś w finale konferencji, no ja ciekawe, ile razy byłeś w finale konferencji? Nigdy. Ale też oddajmy mu co należne, bo to co w obronie straci, to w ataku tam zyska, bo tam całkiem sobie... Nie, a ty powiedz stop, a ja od razu mam przepisy. A jak można nie znać przepisów? Jak można znać... Wdechę. Jedna sytuacja. No. Nie mam zamiaru go bronić, bo to było karygodne i to kosztowało ich porażkę. Dokładnie, ale... przecież nie popatrzył na wynik, było dwoma, jak ja zobaczyłem na trenera, nie zobaczyli jego i tak... Ale ja spojrzałem na Marcusa Kaznica i się zastanawiałem, czy on nie znał przepisu, czy on naprawdę tak naprawdę nie, bo może chciał trafić w obręcz. Nie, bo Paul George wcześniej specjalnie tak, nie trafił. Ale była inna sytuacja, jeżeli chodzi o wynik. Kuzyn zarejestrował, dobra, to ja teraz też nie trafię, tylko nie wiedział pewnie, że nie można, wiesz, nie, walnąć bezpośrednio. Punktami, ale to on miał wiesz co... No ale walnął w dechę bezpośrednio, drugi rzut. Ale mógł trafiać. No ale to, ja już to w ogóle wziąłem. Rozumiesz? Mi się wydawało, że on, mówili mu, żeby nie trafił znowu. Tak, żeby była jeszcze szansa na zbiórkę. Tak mi się wydaje. Ale to sobie tam może nam kibice dopowiedzą. No dobrze. Poczekajcie, na czym się zatrzymaliśmy, bo gadaliśmy o... Tym, jak bardzo Nicolas Batum nie pomagał Chrisowi Paulowi. Nie było ochoty w jego oczach obrony. No ale popatrz. Jesteś Chrisem Paulem. I grasz na piku sobie tak. Co to? No ale widzisz kuzyna, widzisz... O piątej byłem wzburzony. Ja chciałem zadzwonić na przykład do, wiesz co, Bolmera i powiedzieć mu, jak można na przykład coś takiego. No, no tak, ale jak jesteś Chrisem Paulem, to możesz jechać z każdą piątką. Ale jakby ja nie zgrał na piątce, nie będzie mu tak łatwo. Ja z nim trochę mango. Jedz. No dobrze, ale ochota, rozumiesz? Dla mnie najważniejsze, żeby zawodnicy pokazali mi, że jest ochota. Byś dostawał tam okay, masz 20 kiepy rocznie. A skoro, że nie otrzymuję w KKS Siechnice, rozumiesz? Rozumiesz? Albo w strefie Hanasa. Jestem zarobiony. Idziemy dalej. Hippie, weź coś, wrzuć, jak ty to widzisz. No strasznie katuje ten midrange. Tak, nie? Ale w tej akcji Kazins akurat doszedł tutaj. Ręka na twarzy, była próba obrony. Ale widać, jak Morris też się boi o pomóc od Daytona, bo ten, ale wiesz, wszystko widzi ten Chris Paul, ciężko jest. Dwóch gości przy nim, wiesz, no... Nie, to jest bardzo dobre obrony. Dwóch takich rzucających z midrange'a, jeszcze wszystko z fadeawayów, żeby ciężko było to przeblokować. Tu jest bardzo dobre obrony, tylko lepszy atak. Ja miałem wrażenie, że każdy rzut w tej serii to jest z ręką. Mhm. To były tak trudne... Dlatego mi się wydaje, że coś ekstra trzeba dać, na przykład albo dogadanie. Cofnijcie tą akcję, już wiem, o co mi chodziło. My to już 50, nie, jeszcze jest. Nie, ale cofnij tą akcję, bo to były pretensje, na przykład... Kto z... Kamil, proszę, będzie następna akcja? Mhm. Następna akcja? No. Tak, nie ta. Ja powiem. Kto zrobił błąd? Batum czy Kazyns? Zaraz zobaczysz. I teraz. To już koniec było, nie? Nie wiem, Radziu, którą chcesz akcję. Od początku. Pierwszy. Tylko wspaniały film zrobił. To jest pierwsza akcja. Stop. Jest dwóch gości. Batum i Kazyns. Kazyns nawet nie ma ochoty się ruszyć, tylko pokazuje koledze. To nie mój. To kolega. Niech weźmie. Dla mnie. Bo ja trochę przesadziłem, że się zdenerwowałem przy 103,85, przy 101,85 się zdenerwowałem na tą sytuację. On miał pretensje, że tak, kolega został, to w finale konferencji nie masz pretensji, na przykład tylko chcesz
pomóc koledze, ale pomóc zespołowi. A on, zobaczymy, co on robi. Patrzymy. O, pokazuję mu. Take him. Ale on już tej akcji zastawiał tak, w ewentualnej zbiórce i to? Patrz, on nawet nie... I to Batum się bardziej zakapućkał w tej akcji. Co? Ktoś dobrze, zakapućkał się, ale co? Ale proszę, panie Adamie, co? Od początku, jak on jedzie z tym kozłem, od początku, on się zakapućkał i co ma kolega? Jak widzisz, i zobacz, jakby ciebie ruszyli na ciebie na przykład z maczetą, to ja sobie powiedział, spierniczam do strefy Hanasa. Ja nie. Jakby na ciebie zaatakowali system, znaczy ale maczetą, to wiesz, w Siechnicach tak wygląda? Nie, jakby ktoś cię zaatakował maczetą, to wiesz, co ja bym zrobił? Ja bym chciał ci pomóc, a nie bym uciekał i powiedział, to nie mój. Ja tylko staram się zrozumieć to w tej akcji w ten sposób, że Kazins zastawiał Ejtona przy zbiórce. Jeszcze nie ma zbiórki, już nie ma rzutu. Patrz, on myślał, że już pas idzie, bo zobacz. Gdyby dobiegł, żeby skontestować Chrisa Paula, to Batum byłby za plecami Ejtona, więc nie byłoby tego zastawienia. I wtedy on by podał do Ejtona, by był V2 wolny, ale widzisz, że zespół chce. Chłopie, on nawet przepisów nie zna, to czego chcesz od niego? Dlatego ci powiedziałem, że nie ale jest, dlatego nie powinien być... Wiesz, byka, nie? Pod koszem. Ale fajnie Mroko nam pokazał ten midrange shot, na przykład Phoenix Suns pokazuje to, po prostu zaprzecza tej tendencji, która jest. Jeszcze mamy kolkę, jak dlatego jak dobrze rzucasz za dwa, powyżej 50%, tam chyba obliczyli, to nadal to się opłaca rzucać za dwa. Ale problem jest, że te rzuty nie są takie skuteczne. Ale zauważcie, że NBA właśnie tak uczy, że muszą być tylko albo trójki, albo lejapy, bo te rzuty z dalekiego półdystansu są bezwartościowe. Ale jeśli spojrzymy na finały ostatnich lat, to każdy elitarny zawodnik rzucał z dalekiego półdystansu. Na przykład w 2019 taki Kawhi Leonard dla Toronto Raptors. On cały czas mijał po zasłonie, non stop, tylko pół dycha, 30 punktów na mecz na wysokiej procencie. Dlatego ten argument zawsze słyszymy, kiedy jest w najważniejszym momencie. Bo zawsze te gwiazdy NBA pytają, w najważniejszym momencie co będziesz grał? Izolację, tak? Czyli nie rzucisz tak trójki. Czyli co rzucisz? Albo penetrację, a najczęściej oni będą na przykład ściśnięci i rzucisz pół dystans. Dlatego z tym się zgodzę. Najważniejsze rzuty oddajemy na pół dystansie. Zawodnicy, którzy na przykład zdobywali MVP albo decydowali o czymś, to był pół dystans. Dlatego, że jest izolacja ze najsłabszym graczem przeciwników. A on co chce? No ludzie mu pomagają i ty byś chciał, żeby najlepszy zawodnik co zrobił, oddał do Patafiana na przykład Rudego w rogu, tak? Czy on rzuca na pół dystansie? Albo do Kamila, okay. LeBron James do JR. O, przykładowo. Kipi tutaj podziwiają cię, że nadal jesteś takim gazi od wczoraj. A nie, to Alicja pisze, że jesteś takim gazi od wczoraj. Ja nie wiem, co robiłeś w nocy. No Radziu, już widzę po swojemu, jeśli Lopez ma odpalać za trzy, to Ejton będzie dominował pod koszem. Co ty na to? A z kolei ja uważam, że Brook Lopez na przykład wreszcie Ejton spotka wysokiego mężczyznę na swojej drodze, który umie grać w koszykówkę. Bo Zubac to nie umie grać w koszykówkę, on dobrze biega. A Brook Lopez, jak tam się... I Ejton nic nie będzie moim zdaniem mógł zrobić. A jak będzie miał wychodzić na obwód, to jestem ciekawy, czy czasami nie będą jakieś ciekawsze na przykład zmiany. Ale ja jestem, tak jak mówię, Brook Lopez, co mi pokazał w dwóch ostatnich... Bo ja byłem strasznym krytykiem Brooka Lopeza, to co grał w półfinale. Ale te dwa mecze mi pokazały, że chłop potrafi grać. Bo my zapominamy, jaki Brook Lopez był dobry. Naprawdę, ludzie zapominają, myślą, że to jest gość wysoki, który nie umie grać w kosza. To był gość, który z jednej nóżki pod koszem, on dopiero później dołożył trójkę i wszyscy go pamiętają właśnie z Milwaukee, że on rzuca za trzy. Ale on był dobrym zawodnikiem pod koszem. No, jak ktoś nie chce sprawdzić, to Brooklyn... chyba 4 lata temu, tak? Był ponad 20 punktów. Dlatego będzie to ciekawe. Porozmawiajmy sobie o właśnie tych meczapach, jak to będzie wyglądało. Tutaj wcześniej mówiliśmy, że Tucker, mówicie na Bookera. Ja bym dał... Ktoś tu pisze, że za wolny jest Tucker na Bookera. Na Bookera bym wysłał prędzej Middletona, ale na pewno będą momenty, kiedy Tucker będzie... nie męczył. Bartek pisze, że Holiday powinien kryć Bookera. No ale to wtedy jeszcze jest Chris Paul. To ewentualnie tych dwóch zawodników musimy wymienić kryciem. A jakby Janis był zdrowy, wypuściłbyś Janisa na Chrisa Paula? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na pewno w kilku akcjach by sobie poradził, ale jest DeAndre Ayton. Brook Lopez też nie może kryć. I byś miał problem z foulami, bo Ayton wyciągnąłby sobie switch, był to by i by było podanie, nie? Ja dlatego mówię, że o poświęceniu, bo ja Middletona nie poświęcę, bo jest za dobry w ataku. Nie chcę, żeby się męczył.
Dlatego myślę po prostu o... bo nadal uważam, że Budenholzer wyjdzie z Portland. Gdzie Durant pójdzie? Jak on dobrze jest przygotowany? Uczy się tego, co dany zawodnik robi? Bo z Bookerem jest problem właśnie, że on bardzo wysoko skacze do rzutu i pół dystans. On nie... Mi się wydaje, że PJ Tucker sobie poradzi i razem z Brookiem Lopezem, który będzie... nie mówię, że to będzie strefa, bo ja bym strefę zagrał przeciwko Phoenix Suns. Ja nie chcę mówić, że dużo czytałem o trenerze Lu, że on taki, to się nazywa adjustment, że on potrafi z meczu na mecz albo w trakcie meczu. Ja tak oglądam, nie chcę mówić, że trener Kakasiechińce, bo trener Kakasiechińce też ma problemy z niektórymi rzeczami, ale europejski trener jakby widział Phoenix Suns, to mówi tak, gramy strefę. A mu zajęło to dwa spotkania. Spotkania zajęły mu, żeby w trzecim spotkaniu stwierdził, że... Ta strefa trenera Milicicia dobra by była na Phoenix. Ja mówię, no przecież oni grają top pick and rolla, no ja pierniczę, no to strefa. I to zadziałało, nie? I potem on kombinuje, Lu mówi tak, no i druga sytuacja, jaką myślę, to jest switch. Żeby był ten switch, no bo oni cię męczą. Chrisowi Paulowi się bardzo ciężko będzie rzucić przez wysokiego zawodnika. A i to na trzeba podwoić. Teraz liczysz na to, że trójka nie siądzie. No na to bym liczył bardziej, nie? A oni dostają tak, punkty od Chrisa Paula albo punkty od Aitona. Aiton nie może cię zdominować. Jak Aiton gra słabiej, czyli tak na nie dominuje ci, to oni nie mają punktów, bo oni nie mają tego talentu takiego w punktach, bo Phoenix Suns dlatego tak zwalnia, dlatego że nie ma drugiej albo trzeciej opcji, która zdobędzie pewne 20 punktów. No nie mają. Ty, jak ekipy przewidujesz tutaj pary? Jak może trenerzy wyjdą? Wiadomo, Chris Paul, Drew Holiday, chyba siebie będą kryć, nie? Holiday dalej. Na Paula, Middleton na Bookera, ewentualnie mogą się czasem wymieniać ci dwie zawodnicy. Jay Crowder, PJ Tucker, podobne role, tylko że PJ Tucker bardziej w obronie, Jay Crowder bardziej do rzucania trójeczek. Na DeAndre Aytona jest największy problem, no bo jeśli nie będzie Janisa, no to trzeba będzie na niego wysyłać Brooka Lopeza, Bobiego Portisa. On pick and roll będzie musiał grać. A wszyscy wykorzystują biednego Brooka Lopeza właśnie A Brook Lopez wiadomo, że miał dwa, czy tam jeden świetny mecz tej poprzedniej, w poprzedniej serii, ale to był ten mecz, gdzie Clint Capela w ogóle nie widział na jedno oko i tam grał jakieś bardzo marne spotkanie i Brook Lopez to skrzętnie wykorzystywał, bo Atlanta nie miała żadnych innych jakościowych, wysokich. A tutaj mamy DeAndre Aytona, który wygląda naprawdę jak jeden z, nie wiem, 5-10 najlepszych zawodników playoffów konferencji zachodniej. Więc wydaje mi się, że właśnie ten matchup, kto będzie krył DeAndre Aytona, czy w ogóle da radę go przykryć, będzie najbardziej kluczowa sprawa w całej tej serii. A jeśli chodzi o ustawienie w obronie, to tutaj tak mówisz, Radek, że ta strefa na Phoenix może być świetna z tego względu, że no Milwaukee są po prostu potężni, są wysocy, masywni, silni, fizyczni. I Phoenix po prostu przy strefie będą zmuszeni oddawać masę trójek. I w drugą stronę może być bardzo podobnie, bo Phoenix Suns nie mają aż takich bardzo świetnych obrońców indywidualnych, żeby przykryć aż trzech czy czterech zawodników jednocześnie, więc też będą możliwe, że będą chcieli zmuszać Milwaukee do oddawania trójek, a Milwaukee to wiadomo, że z tymi trójkami bywa naprawdę bardzo różnie. Tylko wiesz, Radziu, jak Milwaukee postawi strefkę i będziesz miał Bridgesa, który będzie na dechę, że Daytona, Crowdera, że wiesz, cała drużyna Bucks będzie musiała iść, kurde, walczyć o każdą piłkę, wiesz, te piłki się mogą odbijać różnie. Tylko wzrost, nie? Że Milwaukee ma na przykład tego Janis może być no jednak kluczem nawet na jednej nodze, kurczę. Nie, tylko nadal, wiesz, jak wyjdziesz z Portisem, wyjdziesz z PJ Tuckerem. Lubisz Portisa, podoba się Portis. Nie, lubię zawodników, którzy coś mają, nie? Najgorsze są bezbarwne drzewa, nie? To są najgorsze, nie? Nieustępliwych lubisz, bo Portis jest taki. Tak, ale wiesz, on nie jest jakoś utalentowany, nie wiem, wielce, ale po prostu utrzymuje się w NBA. Mi się wydaje, że ta strefa będzie fajna, rozumiesz, ale nadal będę bronił, że Brook Lopez jest po Drew Holiday, naprawdę nie wiedziałem, że tak dobrze potrafi grać chłop basket. Gra w świetny basket i mimo tego, że lubisz sobie pojeść. No, a ja, to mimo tego, że Middleton, nie rozumiem go, 0-9, potem 6-12. Nie rozumiem gościa, jak może tak mieć rozpiętość, może nie wiem, gwiazdy, nie wiem, biorytmy, ale nie rozumiem go, bo i on nie, no, czemu się cieszy? Może musieć, panie Adamie, no, biorytmy, no, moja mama sprawdza biorytmy, wielu ludzi wierzy w biorytmy. Był jeden trener, kadry nawet polski, który się pytał, kiedy się urodziłem, a ja mówię, po co to trenerowi? A on mówi, bo sprawdzam biorytmy. Rytmy. Trener Kowalczyk podpisywał zawodników, tylko sprawdzał, kiedy się urodzili. Tak, to jest ważne. O, to taką mam jedynkę, to piątka musi tam, wiesz. Ja miałem kiedyś aplikację, która sprawdzała biorytmy, a zastanawiałem się, czy to jest siła sugestii, czy to faktycznie działa. Działało?
Chyba siła sugestii. A ja nie wiem, jestem, nie wierzę chyba w takie rzeczy. Sprawdźmy swoje, panie Adamie, sprawdź nasze, czy my tu w ogóle pasujemy do siebie. Nie, a to nie pasuje, chodzi o tym, w jakim jesteś nastroju. Wspaniałym jesteś. Zobacz. I teraz tak patrzę na ale nie no, trener Kowalczyk świętej tak. pamięci na przez horoskopy budował drużynę. Ten nie pasuje z tym, ten się będzie z tym, wiesz. I mu czas wychodziło. Ale i Middleton na przykład ma to, że ale on tam wierzy, że zdobędzie te punkty. I trzeciej opcji szukam. Jak Brook Lopez po prostu będzie grał super, a oni go będą męczyć na pick and rollu, dlatego liczę na to, że trenerzy go ukryją. Coś, bo to, co go męczą w tych playoffach na pick and rollu, i on naprawdę czasami dobrze broni. Mi się to podoba, że on naprawdę z tą ręką trzyma tą rękę na tym zawodniku i mówi, a dostaje po prostu w ryj raz, drugi raz, trzeci raz. W pysia. I potem trener mówi, no muszę go zdjąć. Nawet jak się goś stara, ale no muszę go zdjąć. No, i dużo przyjmie na głowę. Krzysiek Gąszczyk pyta Kipi, kiedy w Gdańsku będziesz. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Nie wiem, nie planuję. Tomasz Browarczyk, pozdrawiamy cię Tomek. Panowie, dlaczego KO Streetball najlepszy w Polsce jest? Powiedzmy o tym turnieju, bo było wspaniale, tutaj zostaliśmy zaproszeni. Radziu, jednak o tobie zapomniano, trzeba przyznać, nie? Pojechałbyś z nami, z panem Adamem na taką wycieczkę. Ja się tam nie wpierniczam między wódkę a zakąskę, nie? Ale jak wiesz, ja wiem, jak mnie w Śląsku nie chcą, to tam nie chodzę, rozumiesz? Jak mnie nie chcą na tam, jak to się nazywa, streetball, to tam nie jeżdżę, nie? Nie no, afterparty by ci się spodobało, no. Wszystkie trzy. Ale wszystko przed nami, jak pożyjemy jeszcze i popracujemy, to może... Bardzo ciężko się do mnie dostać, jeżeli chodzi, ja tak zapełniony mam wysoki kalendarz. Powiesz zaraz, Radziu, a ty lubiłeś grać na streetballa? Grałeś kiedyś? Ci to jest dobre pytanie, bo ty... Ja bym tam pasował. Stwierdziłem, że ja się trochę za szybko urodziłem, bo my tak zaczynaliśmy. Ja tak zacząłem grać. No, blok na blok, czy na jeden kosz, 4x4, czy 5x5 graliśmy. Ale za szybko się urodziłem, bo to jest dla mnie koszykóweczka. To jest taka między piłką ręczną a koszykówką. Idealnie bym pasował do streetballa. Idealnie. Po prostu byłem tak wredny. Ja jeszcze bym kilku z mojego pokolenia znalazł taki, żebyśmy sobie poradzili. Uważam, że byśmy sobie naprawdę poradzili. Ostatni był Sroka. Przecież to idealny gość do streetballa. I taki jak Sroka, to no ja znałem chyba... Pawłowski to jest, takim jest teraz graczem. To jest taki specyficzny turniej, bo tam się gra 2-2. Tam akurat 2-2. Albo trójeczka w papę, albo napieprzanka pod koszem. I trzeba naprawdę... Sulima grał, słuchaj. Trzeba mieć kondycję strasznie. Reprezentanci Górnika Wałbrzych grali w finale. To nie miałbym szans. 2-2 to już bym potrzebował kolegów. To nie. Adamkiewicz wygrał z Marcinem Zarzecznym. Co Marcin wyczyniał w finale. Który awansował teraz z Grzakiem Koszalin do pierwszej ligi. To też ciekawe. 2-2 to powiem ci szczerze, że to trzeba mieć naprawdę siłę. I to ile meczów chłopaki musieli rozegrać? Nie wiem, co najmniej trzy w grupie. Grali bez wynika. Kipi, no to jak wrażenia, bo dla ciebie to był taki wyjątkowy, to było podsumowanie, to nie koniec, ale to było zamknięcie takiego KO Streetball to już jest naprawdę potężna część historii koszykówki ulicznej w Polsce, już tam biłem piąty albo szósty raz, no i co roku tam jeżdżę po to, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, też tam robię oficjalną relację, jest tam dużo do oglądania, dużo do nagrywania, dużo do opowiadania, oprócz samych rozgrywek mieliśmy przecież konkurs sadów, jakiego jeszcze nigdy nie było w ogóle na polskiej ziemi, bo Lipek i Grabo, czyli dwóch najlepszych dunkerów, nie dość, że w Polsce to Lipek wielokrotny mistrz świata, Grabo też jest top na całym świecie. Trzeba to doceniać, że tacy goście tam byli. Tak, i to co oni tam zrobili w samym finale, to już Lipek, szkoda, że nie zrobił tego w sadle 720. Podwójny obrót, podwójny tulup, bo jest jednym z dwóch, może trzech osób na całym świecie, który naprawdę wykonał ten wsad, tak, że to wyglądało. Z jednej nogi czy z dwóch? Z dwóch. Oni właściwie wszystko lecą. Ja widziałem Francuza, ale to on próbował, ale nie, chyba mu nie wyszło, jak ja obserwowałem. No niesamowite, walnąłeś tapczan truje. Tak, graliśmy mecz gwiazd w piątek wieczorem i byłem kapitanem jednej z drużyn. Draftowaliśmy cały team z pierwszym pikiem. Pierwszym numerem draftu z pierwszym pikiem wybrałem tego oto pana. Ale nie dałem rady, nie wygraliśmy. Ale rzucił trójeczkę z jednej nogi. Pokazałem. Kontratak. dawaj, jeszcze odpowiedz. Wspomniałem, pozdrowić trzeba Radka Sujaka. Nie, no oczywiście. No, Radek Sujak, Wojtek Kliszewski, całe stowarzyszenie, Młode Krosno, cała ekipa zrobiła niesamowitą robotę. Bardzo żałuję, że oni to tak reklamują, że to był endgame, że to był ostatni turniej, więcej już tego nie będą organizować. Czemu? Robią to już 16 lat. Przekomarzają się. Chcieli to zrobić naprawdę z ogromną pompą i trzeba przyznać, że zrobili. Mam nadzieję, że to wróci, nawet jeśli nie w formie turnieju, to jakoś może inaczej, że będzie wciąż okazja, żeby jakoś się spotkać. Nie wiem, może zrobię festyn koszykarski.
Wrocławski w Krośnie Odrzańskim. Ale zrobimy sobie jeszcze swój festyn niedługo pewnie tu wrocławski, nie? Tak, oczywiście. W Kuźnikach. Coś powiem się, nie, mamy tu, już coś zaczniemy. Panie Adamie, pan jak się bawił? Tam gdzie, przecież na tym boisku w Ciechnicach był kręcony teledysk Wujka Samozło, Człowieka Nowej Ery, jeszcze raz. Naprawdę? Największy hit o koszykówce. Tak? A zapytaj, powiedz, że tam, kto był Wujek na... Samozło, ja się kręcę. Panie Adamie, nawet ja słuchałem tego Wujek Samozło. No bo Wujka to wtedy wszyscy słuchali. Pewnie. Panie Adamie, jak było? Było fantastycznie. Fajny before, fajny after. Jak było właśnie after? Jak było? No klasycznie. No. Klasycznie. Nie, no było co najmniej kilkaset osób na turnieju. I na konkursie wsadu było, wiadomo, apogeum, bo każdy chciał to zobaczyć. Ale z reguły jest tak, że później, jak już się rozgrywają te najważniejsze mecze, półfinały i finały, to wśród trybun z reguły znajdują się żony, dzieci i organizatorzy czekający, kiedy jest koniec. No, mimo wszystko był finał, a tam było na spokojnie z 200 osób oglądających, jak Marcin Zarzeczny uruchamia swoją własną wersję Alena Iversona na przeciwniku. No i super, że Marcin Gortat przyjechał, chciał to zobaczyć, sam z siebie dźwignął się i też na pewno to było fajne. Przyjechał? Dla kibiców przyjechał. A miły gość z niego jest jednak. No bardzo. Jest w porządku, tak. Ale czasami nawet, czy ten związek mówi o nim takie rzeczy, nie? No, a to połączymy wątki polskie. Radio, pytanie jest do ciebie. Filip Kulon pyta, kiedy będzie taki klasyczny odcinek Strefy z Radkiem? No, Radziu, ty to się... To znaczy klasyczny zamiast. No taki, że ja siadam z tobą, jedziemy. Gdzie zaczynałeś, gdzie to... Ja myślę, że to musisz Patronite otworzyć i to taką rzutka.pl zrobimy na ten. To byśmy musieli w 10 odcinkach zrobić, gdzie grałem. Miałem 10 klubów, o każdym bym opowiedział coś ciekawego. Nie no, tuż przed rozpoczęciem programu przecież był pomysł, żeby uruchomić radosłowowe stanowisko. Tak, no nie, co mnie... Odcinki solo i co tydzień. Pan Radosław jest wyjaśnia wszystko, co się dzieje w polskim baskecie. Radosława nie da się zaszufladkować, nie wiem, co będzie. Radziu, tak bądź sobą zawsze i wiesz co. Tylko to mi pozostało chyba w życiu. Tarnów pozdrawia panowie, szczególnie Radka. O ja, ciekawe Tarnów. A wiecie, jakie to jest ładne miasto? I zapraszam do Tarnowa. Naprawdę. Raz byłem, grałem tam, ale to była hala chyba hokejowa, co? Która? Na Azotach, tak? A dobrze. Teraz jest odnowiona do piłki. To nie byłem. Pięknie. 9 meczów z finałem podobno, a Mati Iwan pisze. Marcin Majdak, pozdrowienia z Kłodzka, panowie. Następne super robota miasta. I mówi, że dlaczego ZK Madrolnysa Kłodzko najlepsze jest? Ojej, to jest piękne. Ja uwielbiam kluby po prostu z mniejszych miejscowości, dlatego że tam ludzie, to naprawdę, ludzie nie rozumieją, że zawodnicy, że granie dla takich ludzi to po prostu jest wielka frajda. Ja na przykład lubiłem grać w małych klubach. Wolałem w mniejszych, na przykład w Kwidzynie. Ja uwielbiałem Kwidzyn, bo wyszedłeś i rozmawiałeś z każdym i temu kibicowi zależało na tej drużynie. A jesteś we Wrocławiu, to ludzie są zmanierowani. Albo w Zielonej Górze. Dlaczego nie w mistrzostwo? Nie doceniają samej gry. Rozumiesz? Ja mam miłe wspomnienia z Zielonej Góry. No dobrze, chodzi o to, że nie doceniają na przykład tego, że to się może skończyć, ale na przykład w takim Kwidzynie każde zwycięstwo, na przykład jednostkowe, to od razu jest frajda. Każdy na przykład, że się postawiliśmy Prokomowi, bo my z Prokomem na przykład, kiedy miał naszpikowany, graliśmy super koszykówkę i w Kwidzynie ludzie to doceniali. Mała hala, przyszło doping. Polfarma to samo, nie? Polfarma dokładnie to samo. W Tarnowie jakby, jak ja pamiętam, jak rozpoczynałem, to było piękne chwile. W Kłodzku, no znakomite, jak utrzymaliśmy to Kłodzko, to był największy sukces mój jako trener. Utrzymałem Kłodzko w pierwszej lidze. Wocławek, z zawodnikami oczywiście. Wocławek pozdrawia niezależnie od gości. W Wocławku też. Ale ja pamiętam takie czasy w Śląsku już to, co graliśmy sezon jeszcze przed rozpadem klubu 2008-2009 się rozpadł. 8-9 się rozpadł. Że jak przyostrzyliśmy w Tabasco na imprezie, tam było na dole pod Whisky in the Jar, imprezownia, to do kibelka się szło i wszyscy śpiewali Hej Śląsk. Takie były czasy, nie? A teraz to już się rozmyło wszystko. Dzisiaj odbierałem paszport i facet mnie pamięta, jak graliśmy, a nie potrafi wymienić ludzi, którzy dzisiaj grają, nie? Nie, to jest to, bo nie ma identyfikacji. Mi chodzi o to, że musisz się interesować tych koszykówki, żeby się identyfikować, bo musisz, tylko ci zawodnicy muszą się utrzymać kilka lat w klubie, a nie jest pełna rotacja, nie? Bo jest pełna rotacja teraz, nie ma na przykład. Na popularność dyscypliny kipi. A ty jak myślisz, co z tym jest? Że jednak z tą identyfikacją właśnie, tożsamością. Ja to patrzę na sportowych faktach, ja patrzę w jaki sposób to jest. A propos sportowych faktów, to pana Noculaka trzeba będzie skomentować oświadczenie. No bo gdzie jest koszykówka? Nie? Na początku koszykówka była wysoko, a teraz jesteśmy za tenisem, za żużlem, za siatkówką, za piłką ręczną i dopiero potem jest koszykówka. Ale to się zaczyna, że... Jest kipi. To się zaczyna właśnie, że zainteresowaniem właśnie koszykówką, meczami. Głosy, spokojnie. Pan Adam coś tam apeluje, nie wiem.
głos dla Kipiego. A teraz zrobisz tak, jak go znam, że się nie będzie odzywał. Dawaj, Kipi, jedź. Mogę wody? Proszę. Dla mnie wygląda to tak. Przeciętny fan koszykówki w Polsce w ogóle nie interesuje się polską koszykówką, bo chociażby przeszkadza im wątek polityczny. I to im obrzydza oglądanie po prostu koszykówki. No, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że środowisko jest podzielone. Sam tak. Można było odczuć to też na turnieju. Tak, my robiliśmy live z Marcinem, czy na moim live czasami chcemy poruszyć temat polskiej koszykówki i to ludzie wtedy na czasie piszą, skończy o tym gadać, nikogo to nie interesuje. I to jest naprawdę straszne, kiedy o tym pomyślimy w ten sposób, bo każdy w mniejszym lub większym stopniu chce zrobić coś dobrego dla polskiej koszykówki klubowej, kadrowej, jakiejkolwiek, ale jeśli nie ma tego oddolnego zainteresowania u fanów, to co możesz z tym zrobić? Musisz wtedy pokazywać koszykówkę nie jako koszykówkę, tylko jako fajny produkt medialny, który się może sprzedać i podobać nawet ludziom, którzy koszykówki nie kumają. No bo nawet ten turniej pokazał, że ci ludzie są jednak, że może od tego by też trzeba zacząć, pojeździć właśnie po takich miejscach. To jest praca u podstaw. Trzeba promować koszykówkę od samego dołu, ale trzeba przyznać, że nawet jakbyśmy na tym Chaos Street, bo było kilkaset osób, nie zdziwię się, jeśli połowa z nich nawet nie oglądało tam meczów. Po prostu chcieli uczestniczyć w takim fajnym wydarzeniu z grupą ludzi i patrzeć, jak się dzieją interesujące rzeczy około koszykarskiej. Wydaje mi się, że można byłoby od tego zacząć. Żeby zacząć robić coś interesującego, żeby ściągnąć przeciętnych fanów sportu. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale po prostu ludzi, którzy nie do końca siedzą w tym środowisku koszykarskim. Jeśli będzie tych ludzi coraz więcej, to będzie coraz więcej przychodów. Jeśli będzie coraz więcej przychodów w polskiej koszykówce, to i poziom będzie się zwiększać. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć. Bo ty też miałeś swoje przeboje, ale to nie odcinek na dzisiaj. Radziu, już jesteś gotowy, czy jeszcze nie? Nie, bo mi chodzi o to, żeby to było bardziej masowy sport. To ja bym chciał na przykład, żeby reprezentacje grały w małych miejscowościach na przykład, nie? Żeby Puchar Polski wrócił. Było tak kiedyś. No dobrze, ale kluby na przykład mówią, nie chcemy grać w Pucharze Polski, bo nam się to nie opłaca. A ja mówię, ale przecież klub pierwszoligowy albo drugoligowy chce zagrać na przykład z Ekstraklasy. To jest święto koszykówki. A ja wyślę juniorów. A ja nie chcę grać, bo ja mam tam jakieś... My nie jesteśmy w jednym teamie, nie gramy. Nie gramy, kluby, federacja i ludzie wokół koszykówki nie grają w jednym teamie. Każdy chce udowodnić, że ja mam rację. Nawet nasze programy. Ja uważam, że takich programów jak Strefa Hanasa powinno być wiele. Powinniśmy się sprzeczać, zapraszać. No, ale Kipi robi, NBA, ale może o Polskę też będziesz. Tak, ale ja robię NBA głównie dlatego, bo ty na polskim baskecie ja się nie znam, więc nie będę się wypowiadał na ten temat. My się czasami obrażamy, że ktoś coś powie, że ktoś ma inne zdanie. Na tym dyskusja fajnie polega, nie? We Francji czy we Włoszech o piłce nożnej to oni potrafią rozmawiać, ten ma takie zdanie i o to mi chodzi, że rozmowa albo wiele klubów, rozumiesz, a nie, my po prostu musimy ten klub... Chodzi o też ilość klubów. Ja do tego bym zmierzał, że ja bym chciał, żeby było więcej klubów, a nie my idziemy na przykład do Street albo do Wrąby, nie? Ja bym chciał, żeby we Wrocławiu było na przykład 5 klubów. Dlaczego na przykład nie może być 6 klubów normalnych? A każdy mówi, no my wolimy grać we Wrąbie. No we Francji nie ma czegoś takiego, tam jest do piątej albo szóstej ligi. Chodzi o to, że to musi stać się masowe. No wiesz, ile jest w piłce nożnej? Sprawdziłem. We Wrocławiu? Ja nie wiedziałem, że takie zespoły są we Wrocławiu, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Powiem naprawdę, nie wiem... Burmistrz Krasnoodrzańskiego mówi, że dotację musi dawać pięciu klubom tam w sołectwie piłkarskim. Powstańców Śląskich jest coś takiego, chyba Kuźniki też mi się wydaje, że jakieś... Nie, do B-klasy, do B-klasy jest. No kurde, to ja naprawdę kocham to wychodzi osiem koszykówkę i fajnie, żeby było tak, wiesz... Żeby było tak super, a tu jest wszystko politycznie, bardzo politycznie podzielone, nawet wewnątrz drużyny, w kadrze polskiej, odpalam temat, który... Ale dobrze, bo mnie to na pewno poprosi jeden z działaczy, ale zobacz, ja mu mówię o tych pomysłach, żeby było więcej klubów, żebyś ty grał, żebym ja grał, zobacz, jakbyśmy zakończyli, zagralibyśmy sobie w trzeciej lidze albo w czwartej lidze, dlaczego nie? Ale on mówi, panie Radku... Najwięcej, co kosztuje mnie organizacyjnie najwięcej? Sędziowie. Ja tego nie mogę zrozumieć, że jest trzecioligowy klub, a jego po prostu gro pieniędzy, które on wydaje, to jest na sędziów. Zacznijmy. No ale to sędziowie co za darmożkę mają? No, też nie, ale to jest trzecia liga. To zróbmy tak, że zgłoszenie zawodnika nie kosztuje, ale my za wszystko musimy płacić. Trzecia liga. No, jak masz rozpocząć jakiś klub, jak ty potrzebujesz 20 albo 30 tysięcy na rozpoczęcie? Dalej, gmina. Tyle pieniędzy za salę. No, zaczynamy, że nie opłaca się prowadzić klubu bez pomocy miasta albo gminy. Jeszcze zanim polskie wątki, tutaj dobrze mówi RK. O rezerwowych porozmawiajmy w tym finale.
NBA kipi. O, tutaj bardzo kto, mnie ciekawi kto właśnie. Może, kto może być takim x-faktorem z ławeczki? Zobaczyłem sobie dzisiaj na szybko pełne skróty pojedynku Milwaukee i Phoenix sezonu zasadniczego. W ogóle to są, były dwa spotkania, które Phoenix wygrali zaledwie jednym punktem właśnie też w dramatycznych końcówkach. Ale to było ciekawe, bo tutaj na przykład był Bryn Forbes, który miał jeden moment w playoffach, gdzie rzucił w jednym meczu, nie pamiętam w której rundzie, 6 albo 7 trójek. No i tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę, że Milwaukee z tymi trójkami naprawdę, u nich jest to naprawdę bardzo różnie, to może Bryn Forbes zostanie wypuszczony jako taka broń nagła, będzie mieć gorącą rąsię danego dnia i rzuci te 20 punktów i może będzie zwycięstwo taki, może być taki właśnie jeden meczek, może być. A z kolei po stronie Phoenix wszyscy tak patrzą na Chrisa Paula, na Devina Bookera i pewnie obrona będzie na nich skupiona, ale wciąż na, w narożniku czeka sobie grzecznie Jay Crowder i powoli też taka wschodząca gwiazda tych playoffów Cam Johnson, który też wcześniej był kompletnie zapomniany, a w ostatnich meczach stoi sobie na tym narożniku, dostaje piłkę, w ogóle ludzie zapominają, że w narożniku też są zawodnicy, rzucają za 3 punkty i Cameron Johnson trafia. No i jedną, drugą, trzecią. No i czy ta ławka nie będzie właśnie dla Suns taka, bo jeszcze jest Saric, jak to woli czytać, no bo... Ten... Ja, mi się wydaje, że Saric może sobie nie poradzić z wysokimi Milwaukee, ale jak nie będzie Janisa, może się bardzo przydać przy tej rotacji na tą intensywność, żeby tam pobić się pod koszykiem. No i oczywiście Cameron Payne. No. Znaczy, ci dwaj trenerzy są bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o granie, ilość minut i rezerwowych. Rezerwowi grają tylko wtedy, kiedy pierwszopiątkowy jest kontuzjowany. I tutaj nie ma co się spodziewać, że jakiś rezerwowy. Bardziej to jest tak, w te 15 minut, co ci rezerwowi będą grali, ciekawe ile nabrużdżą, nie? Czyli na przykład, no ile zepsują. No ten tak sobie no patrzy taki... i mówi tak, czy Forbes na przykład trafi. No to, że będzie miał rzuty, będzie miał rzuty, nie? I tak patrzysz, czy trafi, nie? No, czy Saric na przykład trafi, bo ostatnio na przykład trafił, czy na przykład nie spotka się z koszem. No bo oni nie mają więcej minut. Oni mają minut te 15-17 minut i oni mają te 4-5 rzutów, jak trafią 3, no to jest super. No bo te ławki rezerwowych Phoenix i Milwaukee to jest tak, że mała ilość punktów. Jak jeszcze Portis poszedł do pierwszej piątki, to będzie ważne, czy oni zdobędą te 10 punktów, czy nie zdobędą. Jeden z nich. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś taki x-faktor, że wejdzie i wajnie 20 punktów, bo ci trenerzy tak, oni nie są tacy, oni są, strasznie lubią swoich zawodników i wierzą w tych swoich zawodników i mają troszkę rację, bo ich doprowadzili do tego miejsca, co są, nie? No to co, typujemy, kipi, ile się skończy seryjka? Phoenix w 6 meczach, 4-2, chyba, że Janis wróci. Radziu? Powiedz ty na końcu, bo nie chcę się ośmieszyć. Ja zawsze uwielbiam, jak jest 7-meczowa seria, bo jest dużo meczyków, można zarwać nocki. 4-3 dla Suns. To nie będę się ośmieszał, 4-0 na przykład dla Milwaukee, ale powiem 4-2 dla Milwaukee. Żeby... Ja uważam, że 4-0 to się szybko skończy. No. Ale wierzysz, że Janis wróci? Nie wierzę. Nawet bez Janisa sobie. Tak, ja uważam, że dobra, to teraz ręce, które leczą. Kontuzja Paula będzie. A czy kurde, to jest też ręce, które leczą. To taki custom beta można chyba, obstawić się. Chris Paul rozwali finale, bo dotrwał do finału. Pamiętaj, cały czas jestem pełen podziwu, że dotrwał. Ale wiesz, jak oni go, wiesz co, jeszcze jak już ten COVID go złapał, nie, to już mówi, Jaciek, jakiegoś ma pecha, nie? Ale tu bark, to już a jak on spada. Czy on miał kontakt z kimś? Nie, moim zdaniem... Chyba go złapał, ale nie miał żadnych tam osłabień. Tak, moim zdaniem go złapał, ale niektórzy mówili, że miał kontakt, ale nie, moim zdaniem on miał COVID, bo wszyscy pytali, przecież miał szczepionka. No, nie no zobaczymy, co tam znachorzy z NBA wymyślą, jakie tam zastrzyki pocisną temu Janisowi, bo nie wierzę, że na Bengaju, wiesz, go wyciągną i na altacecie. Ja uważam, że to jest zasłona dymna, jeżeli chodzi o Janisa. On nie będzie grał. Nie, to jest dla mnie niemożliwe. Jak ja zobaczyłem ten przeprost, to jest dla mnie... Z Kawajem też cały czas mówi, że jest szansa, że wróci. Tak. My już nie zobaczyliśmy. Nie zobaczyliśmy. Shooter 07 napisał, że Saric Portis brzmi brutalnie, że chłopaki, żeby się Rockiego naoglądali. Że tam będą iskry leciały. Zarywacie nockę, czy nie? Szczerze, nie. Ja dzisiaj wstaję, kawę zrobię, pierwszą kwartę wytrzymam, potem nad ranem. Wstaję sobie rano, postaram się nie wchodzić na social media, wchodzę na League Passa i sprawdzam. A ty radio? Ja ci miałem pracę. Jedziesz do Kanal Plus? Nie, ja mam pracę od 9, rozumiesz, i zastanawiam, żeby obudzić się na trzecią. No bo to nie głupie właśnie, żeby się obudzić. Szybciej pójdę spać, rozumiesz, i obudzić się o 4, mi się wydaje, 15 i obejrzę sobie. A wiecie, co jest najgorsze? Potem pójdę pobiegać, zjem, wymasuję żonę, rozumiesz, posprzątam w domu, zrobię posiłek i pójdę. Czyli naładowany. Naładowany elegancko. Ja najbardziej nie lubię... Czy od pana Adama. Albo z Link Passa. Jak zatrzymać żonę, taki poradnik piszemy. Ale to takie luźne gadki, wiesz, odpalimy sobie to pod wieczorkiem.
Denerwuje mnie to, że jak oglądam się na Kanal Plus o 9 zazwyczaj jest rano, właściwie zawsze jest o 9, albo z Link Passa, to jak jest przerwa, odruchowo biorę telefon i sprawdzam, coś przewijam i musi ten wynik wyskoczyć. Ja mówię, kurde, no tu chowam wynik, żebym nie wiedział, a tu sobie przez... Po książkę sięgaj wtedy. No, jaką? Ja teraz czytam tą pierwszą poradnik biografię pana Denisa Rodmana. Tak? Tak. I jeszcze bardziej go chyba nie lubię. Czemu? Przeczytałem, powinienem być już martwy, tą nowszą biografię i tak stwierdziłem, że średnio. I cały czas słyszałem o tej książce Zbyt do szpiku kości, tej pierwszej z 96 roku, że jest całkiem okej. I jestem w połowie i no ciężko mi się to czyta. Ja chciałem kiedyś napisać książkę. Powinieneś. Że, ja ci mówię, że ty masz taki potencjał, musisz tylko sobie, dobry prodzić. Jaki był tytuł, nie? Że, jak nie zostać albo koszykarzem. Albo Patafian na przykład. Patafian albo Patafian to będzie za tym ukażę. Tak, proszę nie zostać... Clickbaitowe. Proszę nie zostawajcie koszykarzami. Naprawdę, wszystkie rzeczy, które były złe w moim życiu napisał, żeby ludzie nie zostawali koszykarzami. Jest to w ogóle taki temat na odcinek osobny, bo to... Depresja, rozumiesz, hazard, rozumiesz, nieudane życie małżeńskie. No to nie oczywiście. Jest dużo takich wątków, które no, trudne są, zwłaszcza jak trenujesz dwa razy dziennie u trenera, na przykład Urlepa i poświęcasz, wiesz. Ale wszystko przeżyłem, rozumiesz? Mogę się kłaść do trumny. I dzisiaj siedzimy, wiesz, taki zadowolony. A, albo nie mój, a mogłem jeszcze przyostrzyć. Dobra, zmieniamy temat. Jest pytanie. Czy było pytanie, czy będziecie komentować finały? My tutaj dzisiaj? Nie. Z tego co wiemy, jest 6 ekspertów, słowo ekspert jest, jak będzie 4-2, to mi się wydaje, że każdy z nas uda się, ale jak będzie 4-0... Na pierwszy mecz nie jadę, na drugi nie wydaje mi się, w trzeci, czwarty jadę na Fuerteventurze, ja jadę, lecę w przyszłym tygodniu. To się wykosztowało. Żona zadowolona, bo tyle lat nie lecieliśmy, to teraz wiesz, fajnie. No, ale to żebyście trzeciego dziecka nie zmajstrowali. Nie, nie ma takiego. Ale powiem ci szczerze, że ja robię wszystko, żeby nie lecieć. Ja już się tak nalatałem w tych pucharkach. Nie martw się. Tutaj nie ma ten, może tu coś. A jak spadnie samolot, to strefę Halasa przełożę. Przełożę, znaczy, ale... Nie przełożę, tylko przejmę. Rozumiesz? Cała rodzina leci, to wiesz. Strefa Radasa będzie. Albo Rudasa. I Kipasa. Po śmierci Hanasa jest Rudas. Okay. Z Rudasa. Mam nadzieję, że nie będę, ale liczę na to, bo jestem fanem Milwaukee i zawsze ekspert powinien być bezstronny, a ja zawsze od razu mówię, że Milwaukee. Tylko w czterech będzie, no to po co? Ja bym chciał 6-7, może bym Wojtek tam zaprosił, albo ekipa z Kanal Plus, to by było fajne. No, fajna jest ekipa, no, ale cóż. Dobra, Radziu, zaczynamy Polskę. Andrzej Dąbrowski się pyta... Cześć, a jakie macie wspomnienia z Gryfi w Słupsku? Z tego co pamiętam, Radek nie był za bardzo lubiany. Nie byłem lubiany, ale strasznie ten sezon w Gryfi, super. Ty nie byłeś lubiany, jak tam grałeś nawet? Nie, jak byłem lubiany, jak grałem, to... Ty byłeś królem strzelców chyba wtedy. Nie, to przyszedłem jako król strzelców, ale tam się fajnie grało. Przepraszam. W Czarnowie. Tam się fajnie grało, potem kibic żył i to była jedna po prostu z hal, gdzie się nie mówiło, że tam się jedzie do teatru, tylko naprawdę oni jak wyzywali, to z całego serca cię wyzywali. Rozumiesz, jak biegłeś po lewej stronie, to oni cię wyzywali i to było coś pięknego. Rozumiesz, tak się czułeś potrzebny. Potrzebny, mówisz, bo jakbyś nie ty, to on by nie mógł cię powyzywać. Dlatego ja lubiłem tą swoją pracę. Ja też tam lubiłem grać, bo atmosfera była taka, że kibice byli blisko. Coś czuję, że powinienem zostać policjantem, jak oni tak wyzywają wszystkich policjantów, to mnie chodzi. No ale było okej. Coś pan Adam mi tu napisał jakiegoś. Tak. O reprezentacji może. A pan Noculaka, pana trenera Noculaka wspomniałeś. Bardzo szczery wywiad pana. No to lecimy. No bardzo szczery. Powiedziałeś, że nikt się tak nie wypowiedział o tym występie Polaków i trenerze Taylorze. Mocne słowa padły. Mocne słowa ze strony trenera. Jakby tak trochę, nie trochę. No, stwierdził fakty Mirosław Noculak. Ja uważam, bo to będziemy przechodzić do następnego tematu. A może ty powiedz, przygotuj się, kurczę, to będziemy wywiad wklejać. No. Nie, bo pierwszy był taki tytuł, że to nie jest żadnym trenerem, nie, co to jest. Zaatakował trenera Taylora na pewno, że coś tam o tortach i tak dalej, że jak budować atmosferę. Że bardziej budował atmosferę, że dużo mówił o wizji, a mało tej wizji było widać i tak dalej, i tak dalej. Dużo krytycznych słów tylko pamiętamy, trenera Taylora zawsze broniły wyniki. Styl był taki sobie, ale te wyniki broniły. Ja zawsze uważam, że Slaughter bronił na przykład naszej reprezentacji. Ale tak jak mówię, mocne słowa padły. Mocne słowa ze strony trenera Noculaka. Ja bym się zgodził z tym tortem. Uważam, że za dużo związek czy martwi się o PR,
za dużo na przykład jest filmików, a za mało jest na przykład, za dużo jest oświadczeń, a za mało jest rozmowy. Za mało jest rozmowy z Stanem Taylorem, żebyśmy porozmawiali z nim, jaką taktykę, w jaki sposób on to widzi, dlaczego na przykład Waczyński nie gra, dlaczego na przykład grał tym, jak on się nazywa, dlaczego Zyskowski nie grał, dlaczego nie gra Kolenda. Ja bym chciał takie pytania zadać trenerowi Taylorowi, ale ja nie mogę. Nie mogę zadać takich pytań. Ja nie wiem, nikt nie zadaje takich pytań. Dlaczego Kolenda co, przegrał rywalizację? Chciałbym wiedzieć, czy przegrał rywalizację. Czy na przykład Olek Dziewa, którego bardzo lubię, a nieładnie czasami mówię, dlaczego on na przykład nie jest w kadrze? Dlaczego nie ma Olejniczaka? No bo tutaj też właśnie zasugerował trener Noculak, że mając Dziewę, Olejniczaka, Kolendę, wygralibyśmy z Angolą. Dokładnie. Że potrzebna jest zmiana warty. Ja się z tym zgadzam, no bo sam zresztą Łukasz Koszarek w Przeglądzie Sportowym mówił, że wygraliśmy, tak, ale ja mówię, ale tak byśmy, i tak byśmy wygrali. Pewnie. Ale sam Łukasz Koszarek gdzieś tam daje odczuć, że wiadomo, to nie jest czas na takie rozmowy, ale idzie nieuchronna zmiana warty. I ktoś musi grać. Następca trenera Taylora będzie miał troszkę przekichane, chyba że Jeremy Sochan będzie grał super koszykówkę. No bo też, ja nie wiem, może ja się tak mało interesuję tą polską koszykówką, ale bym chciał wiedzieć, dlaczego na przykład Sochana nie ma. Ja bym chciał, żeby... On tam na uczelni coś był. Dobrze, ale, tak. Bym chciał, żeby trener był bardziej, mniej na przykład na filmikach. Jak był mniej na filmikach, mi chodzi o to, żeby był mniej na filmikach i jak na przykład mówi let's go guys i tak dalej, abym chciał więcej merytorycznej rozmowy, bo u nas brakuje merytorycznej rozmowy. Bo ja bym chciał, żeby trener na przykład Taylor teraz ustosunkował się do tego, co trener Noculak. Bo trener Noculak nie jest osobą na przykład z, nie wiem, z jakimś podrzędnym trenerem, w miarę powiedział pewne zarzuty i bym chciał, żeby trener na przykład o tym opowiedział. Ale my się boimy. No nie wiem, ten Taylor się boi na przykład powiedzieć, wystąpić w jakimś programie. Powiedzieć, może się nie boi, może po teraz po mistrzostwach będzie czas na jakieś rozmowy. A ty, Kipi, co myślisz o gdzieś tam na Life Winnerze rozmawialiśmy o tej sytuacji z Adamem Waczyńskim. Jak ty to odbierasz z boku? Jako kibic? Jako kibic. Dla mnie to jest niezrozumiała sytuacja kompletnie, że ściągamy zawodnika ponownie do kadry, który był wcześniej kapitanem z powodu, nie wiem, najwidoczniej nacisku opinii publicznej i czekamy na moment, kiedy zawodnik popełni błąd. No bo wydaje mi się, że kiedy Adam poszedł się wykucać do Mike'a Taylora, no to był błąd, ale nie był to na tyle błąd, żeby go wrzucać z tej kadry, ale potraktowali go w taki sposób, że okej, okay, potknął się, teraz możemy go już wrzucić, jakby co to będzie, to powiemy, że to jego wina. I Łukasz to sugerował, to co ty powiedziałeś, że to tak jakby pretekst był. Dla mnie, ja powiem szczerze, że nie chcę mówić, że znam trenera Taylora, tylko martwi się o swój tyłek i mniejsza z tym. Ja już, Mike, jak to mówi Maciek, Mike niech se tam będzie trenerem, tylko nadal musimy powiedzieć, że my jesteśmy w Polsce, my jakby, no wymagajmy od tych trenera, czy zobaczcie, no osołsy, no wymagamy, na przykład jedni kibice mówią, byli zawodnicy mówią, rozumiem, a w kosza na przykład ten Taylor nam coś powie, a my, no okej, okay, fajnie mówi, ole, super mówi. Może jest racja na przykład, że wprowadził super atmosferę, to co trener Noculak powiedział, albo jeden z kibiców tam napisał, że jest super atmosfera, zawodnicy go lubią, a może my potrzebujemy innego trenera w kadrze. Potrzebujemy, który złapie za ryj i powie, panowie, albo będziecie zapierniczać, albo będziecie grać na przykład na parkiecie to, co ja od was wymagam, a ja wyglądam na durnia, bo ja się śmieję, ja na przykład pokazuję filmiki, że atmosfera jest super, żony są zadowolone, a wy na parkiecie nie pokazujecie tego. No Czesi awansowali, rozumiem, Niemcy awansowali. Czym my się od nich różnimy? No ja cię kredzę. Taki kibic pomyśli. Ale mamy super atmosferę i każdy nam mówi, no nie, fajnie, my idziemy, jesteśmy na 8 miejscu na igrze. I co z tego na 8? Ten sam zespół był. Łukasz Koszarek też wspomniał, że mieli szczęście w losowaniu też wcześniej, nie? A dlaczego wtedy nie mówiliśmy kto miał szczęście w losowaniu? No wtedy jakby na Mistrzostwach Świata w Chinach, nie? Że wtedy było, wiesz, fajny układ. Ale dobra, ale wtedy mówiliśmy jako to wielki sukces, dlatego więcej PR-u jest na przykład w polskim związku, tylko takie życie jest teraz, że PR po prostu decyduje. Jakbym ja teraz drugi raz się urodził, to PR-owcem bym został. Przecież to jest chore. No. Trener nie umie nic, nie umie, przepraszam, trenera Widima robi, a wszyscy mówią, no znakomity trener. Po jednym roku jesteś w stanie powiedzieć, że to jest dobry trener. Trenerowi nie idzie, po jednym roku mówimy, badziewiasz trener. No, znaczy, teraz bardziej PR decyduje od umiejętności. Umiejętności jak można sprawdzić? Porozmawiać z jednym zawodnikiem, z drugim, z poprzednimi zawodnikami, z poprzednim klubem, popatrzeć na mecze, popatrzeć na trening, jak to wygląda. Czy my mamy jakąś analizę trenera Taylora? Czy my mamy jakąś analizę, czy w ciągu 5 lat Taylor poprawił umiejętności na przykład naszego zespołu, nie wiem, w 10% w ataku, nie wiem, ilość rzutów taka, ilość, czy ktoś to zrobił?
czy wprowadził młodych zawodników, tak jak na przykład Brzęczek miał za zadanie wprowadzić na przykład nowych zawodników. No czy to jest skandal? Jak Kolenda nie gra, powiedz mi, albo ty i ty, rozgrywającego w następnych mistrzostwach. Slaughter mówi, mam sraczkę, nie gram. No jest Kolenda, który no, Kolenda, powinien no już grać. No, no i kto jeszcze? No, trzeba, kto? Trzeba Szlachetkę zrobić wszystko. Kolego, przepraszam, trzeba zrobić wszystko. Nie mam nic do Szlachetki, sorry, ale gość grał pół roku, pół roku grał. Rozumiesz? I wy mi, Kamil, jakby do... Ale to jest, będziemy cierpieć zaraz, to... że naturalizowaliśmy jedynkę. No, nie, bo nie ma... dobra, dobra. Wywiad pana, jak się nazywa, z Widzewa Łódź, Widzewa, mówił tak, że trener Sousa powołuje Kozłowskiego z Pogoni Szczecin, zagrał 8 spotkań i my go na Mistrzostwach Świata dajemy. No Szlachetka zagrał 3 miesiące dobrze, no 3 miesiące. Ty, wiesz jaką ma Szlachetka średnią punktów? Jakbyśmy powoływali każdego zawodnika, który ma 7,9, to jest to przez pół życia no, swojego... No, do tego bym... trochę dobrze. I dochodzimy do tego, że gość umie kozłować i, nie zro... i pójdzie w prawą stronę dobrze i wywróci się. Dobra. Wywróci się, to my mówimy do kadry polskiej. No dobrze, ale to do trenera należy, żeby wychował. No i kto? O, dobra, Szlachetka, niech będzie. Następny jakiś rozgrywający. No był przez chwilę Kobel taką osobą. Ja pierniczę. No ale no mówi, obracamy się w takich chłopakach, czego chcesz. No denerwujesz się, no nie ma nic. No. I kogo to jest wina? Moja to jest wina? No moja też. No nie, no staram się zrobić, co mogę w Siechnicach. Ale ci chłopcy powinni grać nawet na siłę w klubach, żeby się rozwijali. No, a do kogo to jest, do kogo trenerów. To jest zadanie? Do trenerów polskich, czy nie, przepraszam, no tak, zagranicznych. No. A czy zagranicznemu trenerowi będzie zależało? Ale ma w nosie, bo chce robotę utrzymać. No, dokładnie, ma rodzinę, ma małych zagranicznych. A ty kipi, co myślisz o tym, co mówimy? Ja świetnie tego słucham, nie przerywajcie. No, fajnie, że przyszedł. Kamil, fajnie, że ty mówisz. Kamil, no, kiedy na przykład rozpocząłeś granie? No, kiedy ktoś dał ci szansę? To jest prawda. A czy umiałeś grać? Czy ktoś... Wiesz, ile ty miałeś punktów w tym sezonie, co cię tak nienawidziłem? 4. A w następnym sezonie, kiedy cię nienawidziłem bardzo, o to mi chodzi. I cię wtedy trafiłeś do kadry. Czy trafiłeś do kadry? Nie. Nie trafi... A ile miałeś? Naście? Naście. Naście punktów. Moim zdaniem 14 albo 13 puchara, mówimy o Śląsku? Tak, o Śląsku. No w pucharach jeszcze lepiej szło. Jeszcze lepiej. Ktoś pomyślał o tym... A my mówimy o Szlachetce, który ma... 7. Sprawdziłeś? Że nie przekonał, bo jeszcze się tak Olek się doczepi, że po prostu... Ale to jest chłopak, który... Jak no, się... Ale musisz grać no, ale czy musi grać? No. No Kolenda nie gra, bo trener mówi, no mecze towarzyskie musimy wygrać, mecze na przykład ze Słowenią też nie będzie grał z meczem z Anglią. Rozumiesz? Gość pojechał na wycieczkę, nasz zawodnik, rozumiesz? I polski związek na to patrzy, okej, no trener Taylor przecież wie, co robi. No ja cię kręcę, no nie wie, co robi, no bo następny człowiek no nie będzie miał, będzie mówić, no nie mamy rozgrywającego, który jest z doświadczeniem. O to może jakiś paszport damy jakiemuś zawodnikowi? To, co mnie rozśmieszyło najbardziej... 5-7. 5-7, 5-7, tak? I ktoś mówi do kadry Polski, 5-7, tak? Okej, okay? Dobra, następne. Co, jak ludzie chcą pomóc polskiej koszykówce? Dajmy obywatelstwo Grosselowi. Ciekawsze jest to, że jego rozgrywający ma... No i dlatego Kipi, zapytam się ciebie... Bo się zdenerwowałem. To jest ciekawe pytanie, bo gdzieś się awansuje i naturalizujemy tak Slaughtera, świetnego zawodnika. To ja go nie znam prywatnie, wydaje się bardzo fajnym Na niego patrzę, gra. Chłopakiem, jest kawałem gracza, ale czy to jest ta droga, którą, wiesz, dlatego to, o czym mówimy, że jak wychować jedynki, twoim zdaniem? No, wydaje mi się, że jeśli jedziemy na turniej, gdzie gramy z ewidentnie silniejszymi drużynami, minus Angola, to fajnie jest ambitnie móc powalczyć, ale jeśli ze Słowenią ile przegraliśmy? 34 punktów różnicy? Nie, 34. No, w każdym razie bardzo, bardzo dużo. I w tym meczu Łukasz Kolenda raczej sobie za dużo nie pograł. Dlaczego? No bo jak wychodzi na to, że trener Taylor ufa tym, co mu zrobili wynik wcześniej po prostu. Ale wiesz, no właśnie... No tylko tak mogę to obronić jego decyzję. Ale tego nie ma przyszłości. To, co przed chwilą Radek mówił, no jeśli nie dajemy szansy młodym, żeby się ograć, no to później jak możemy od nich czegokolwiek oczekiwać, to będzie później naszym starterem, kiedy reszta pójdzie na... Jak Łukasz Koszarek biedny już nie będzie grał, to będzie grał. Dobrze, ale będę bronił tego Olka Dziewy dzisiaj. No zobacz, no prosiłem, awansuję do ekstraklasy, kupili, okej, okay, mniejsza z tym. Śląsk Wrocław jest w ekstraklasie. I trener Adamek przychodzi i mówi tak, no Dziewa nie umie tego, nie umie tego, nie umie tego. A kiedy, gdzie się ma nauczyć? Chyba grać. Kamil, no my nie byliśmy orłami w jego wieku. Nie byliśmy w wieku Kolendy orłami, ale ktoś nam dał szansę, zaufał nam i mieliśmy swoje minuty. Ty, no ja postawił na mnie ty, trener Jankowski. Ja w wieku 20 lat miałem 20 minut grania. 20 lat miałem 20 minut...
Tym bardziej, że tych chłopaków jest nie aż tak wielu, dokładnie, więc warto po prostu im dać granie, cały czas granie, co by się nie działo. Zobacz, trener Adamek sprowadza jednego, sprowadza, klub sprowadza, dobrze, następny. I my cały czas mówimy o Olku, on nie umie bronić, nie patrzyliśmy, że Łączyński nie umie bronić, że Metiu nie umie bronić, że ten nie umie, ale zawsze był Dziewa. Dajcie minuty polskim zawodnikom. No ja cię, nawet jak oni grają słabiej, to jest dobry dla reprezentacji Polski. Tak samo na przykład, ja mówię, lubię Chrycana, jak patrzę, jak walczy i tak dalej, ale, no, ale za przeproszeniem, po chuj, no ja pierniczę, no, za przeproszeniem, Kamilu, no. No dobrze, no, no i dlatego myślę, że tutaj wszyscy dochodzą do tego momentu, że to się zacznie po fakcie, no ja mam, ale tych faktów coraz więcej było. Dobrze, ale jakbym ja to powiedział przed, na przykład przed mistrzostwami, albo jakby rok, to każdy był hejter, na przykład, że nie lubi trenera Taylora, nie lubi trenera Widima, ale za przeproszeniem, trener Widim zależy trenerowi Widimowi na sobie, zagranicznemu trenerowi na sobie zależy. A polskich zawodników trzeba promować, każdy, Adama Wójcika ktoś promował, Macieja Zielińskiego. No ale to idzie na to, że ten przepis jednak nie jest dobry, który teraz pozwala w polskiej lidze grać. Nie, chodzi o głupotę polskich klubów. Dajmy trenerowi 2 lata kontraktu albo 3 lata kontraktu. Żeby mógł spokojny, że roboty nie stracił. Ale nie chodzi o to, że on musi być mądry, ale dajcie popracować z tymi zawodnikami. Dajcie na przykład mu minuty, jeżeli chodzi o to. Słuchajcie, jest pytanie, Kipi, rozmawialiśmy. Dobrze, radzi, o to chodzi. Ja się zdenerwowałem. A po co mi w moim wieku nerwy? Ale masz regenerum, ja już wypiłeś. Kipi, jest pytanie też. Bo zaprosiliśmy cię tutaj, a ty nic nie. Fajnie, że przyszedłeś. No, chodziło o to, żeby razem spędzić czas. Znaczy ja przyszedłem posłuchać na żywo po prostu. Fajnie się bawisz, czy nie? Tak, momentami cię troszkę boję, czy nie dostanę rykoszetu. Ale... nie, panie Adamie, jednak jest racja, że zbyt mocno się ekscytuje. I tu też jest, będzie, myślę, gorąca dyskusja. Ale ludzie chcą to zobaczyć właśnie. Gorąca dyskusja. Nie obijasz bawełnę. Gorąca dyskusja, bo chodzi o film, który wyszedł na kosz kadra. Mhm. Mateusz Ponitka wygłosił przemowę w języku angielskim po meczu. I tam chyba po meczu, no tak to wyglądało, którym merytorycznie jest wszystko, ale zarzut kibiców był, że jest w języku angielskim. Też jest pytanie od Jacka Kaszuby, proszę o skomentowanie, czy to normalne, iż przemowa w szatni reprezentacji Polski jest w języku angielskim? Dla mnie wszystko kwestia tego, czy zawodnikom to nie przeszkadza. Jeśli zawodnikom to nie przeszkadza, no to w takim razie my jako kibice raczej nie możemy się w to wtrącać. Chociaż wiadomo, że jako Polaka to może boleć, że to nie jest wszystko w języku polskim. No ale mamy tam Mike'a Taylora, który mówi swoje przemowy w języku angielskim. Mamy AJ Slotera, który po polsku chyba średnio sobie radzi. Nie wiem, nie gadałem z nim po polsku, ale wydaje mi się... No dobrze, no... No więc po prostu to się może nie podobać nam jako kibicom, ale ostatecznie chodzi o to, żeby kadrowicze czuli się tam komfortowo, więc może po prostu, żeby uniknąć sytuacji w stylu, że AJ później z Mike'iem Taylorem się o czym oni gadali, po prostu najlepiej od razu mówić w języku angielskim. No bo ja jestem ciekawy, powiedziałeś, że jeżeli to nikomu nie przeszkadza, odbije trochę piłkę, że Adama Wyczeńskiego już nie ma w kadrze, też nikomu w teorii nie przeszkadzało. Radziu, zaraz chciałbym cię odpalić, nie? Przycisk już naciskam. Natomiast no mi się to rzuciło w oczy, że to jest w języku angielskim. Wydaje mi się, że to emocji z angielskiego na polski nigdy nie przełożyć. Ja pamiętam, jak byłem kapitanem w Zielonej Górze, chłopaki mnie prosili, żebym się modlił po angielsku przed meczem. Doszło do tego, że ja się uczyłem na chacie, Dear Lord, please give us good defense, wiesz, good offense i tak dalej. I nie skupiałem się na meczu, tylko na tym, żeby dobrze to po angielsku Ale ty nie czułeś się z tym komfortowo. Źle się z tym czułem. A możliwe, że Mateusz się czuł z tym komfortowo i reszta zawodników też się czuła komfortowo. O to mi tylko chodzi. My tego nie wiemy. My mówimy o naszych odczuciach. To jest tylko gdybanko. Kibiców. Nie? Natomiast wydaje mi się, przykład Olisa Debe, przykład Heinen, tak? Leon. To tu jeszcze te piłkarze muszą się uczyć języka polskiego. Wydaje mi się, że jak jesteś już tutaj w Polsce tyle lat, to chociaż rozumiesz, albo cokolwiek jesteś w stanie powiedzieć, jakby... Co? Za mój? Ale to ja nie mówię, że Mateusz to zrobił celowo, po prostu tak pewnie zrobił, bo wiedział, że może chłopaki nie rozumieją. Jakby ja to zostawiam do dyskusji, ale no, jednak to jest szatnia reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że to może ja jestem jakimś archaicznym człowiekiem, ale tam powinno się po polsku, tam powinny być emocje. Najwyżej się przetłumaczy chłopakom, bo to było już takie podsumowanko. Radziu, jedziesz. Który jesteś rocznik? 8-8. 8-8, a ty Kamil? 8-5. Ja na przykład nie rozumiem tego świata. Dlatego może takimi emocjami czasami mówię, bo ja nie rozumiem tych filmików. Ja po prostu pierwsze nie rozumiem, dlaczego ten filmik musiał się ukazać. To, co jest w szatni, zostaje w szatni. Ja pierniczę. No nie wiem, ktoś chce sobie
Szkoda, że nie ma po 22, powiem sobie, użył ulubionych moich szatniowych. Ale ja nie rozumiem. Powiedzcie mi, dlaczego ten filmik musiał być? Czy właśnie o to chodzi? Dobrze zrobić Mateuszowi, trenerowi, poczekaj. Pani od angielskiego. Bo to jest epoka social media. Po to, żebyśmy... Ja nie rozumiem. Jeszcze tym bardziej, jeśli mamy takie czasy, że do internetu musi wszystko wlecieć, żeby sobie budować zasięgi. To niech pokaże, ile razy się załatwał. Też mi niech pokaże, na przykład, czy była rzadka, czy nie. No ja cię kręcę. Jeśli mamy kosz kadrę, która w tym momencie musi wyczyścić sobie troszkę PR, o czym dzisiaj rozmawialiśmy po sytuacji z Adamem Waczyńskim, to fajnie jest móc wrzucać do internetu takie rzeczy, żeby to wyszło. Ale mamy o czym gadać dzięki temu. Słuchaj, no to jest fajny temat do rozmowy dla kibiców. Prasowa do tego, rozumiesz, jest. Ale nie w szatni. Ja bym po pierwsze, jakbym był trenerem, nie pozwoliłbym. Ale to jest popularne, żeby takie przemowy nagrać. Ale dają pożywkę kibicom. Zaprośmy Big Brothera, na przykład dziennikarzy i na przykład zacznijmy wszystko rozmawiać. Wiesz co, tak będziemy grali. No to do tego chcecie doprowadzić, że kadra Polski na przykład nie jest już kadrą Polski, bo mówi się po angielsku, nie wiem, kadra Polski, a mówi się po angielsku, czyli na przykład to jest kadra Europy. No, albo zdecydujmy się wreszcie. Nie, bo ja krytykuję transfer Slotera. Zacznijmy na przykład kupować na przykład paszporty i mówimy, to jest kadra Polski. No nie, Europa stwierdziła, można jednego. No dlaczego nie stwierdzimy, można trzech? Będzie to kadra Polski i tak dalej. Aleks Kisielewicz napisał, że zaraz rozwalisz ten blat albo mikro. Nie, bo mówimy kadra Polski i teraz Polski... Jakie jest określenie Slotera? Rzeźnik. Polski Amerykanie albo... Ale jakby mięsny otworzył, słuchaj, na kuźnikach. Polski rzeźnik. U Slotera. Ale podoba ci się to, że mamy na przykład naturalizowanego zawodnika, który nie ma nic z Polską do czynienia, no, podpisał kontrakt i płacimy mu za to, że reprezentuje Polskę, no, a taki jest 30 na przykład w Europie. Jednym to nie przeszkadza, no ale jednak to nie ma związku z Polską. No. Dlatego ja uważam na przykład, że kapitan powinien powiedzieć po polsku, powinien z serca, chyba że ma tak dobry angielski na przykład. Dobrze, Mateusz super gada, naprawdę. Nie chodzi o to, no... Ale po angielsku. My jesteśmy w Polsce, dbamy o ten polski, żeby ludzie mówili, no my się co, wstydzimy tego polskiego. Byłem we Francji, goście mówią po angielsku, nie mówię po angielsku. Musiałeś się nauczyć. Nie, musiałem się nauczyć francuskiego, patrzę, on dobrze mówi po angielsku. No ja dlaczego nie mówię? No bo jestem we Francji, to mówię po francusku. No dobrze, a my nie jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami? No to po co jest reprezentacja? No wiesz, no dlatego bardzo, jak sobie odpali ktoś Facebooka... Dobrze, tylko ja jestem... To są takie tylko głosy. Ja jestem wredny, bo ja nie chciałbym, żeby... Ja bym chciał, żeby Polak był trenerem, a nie na przykład w piłkę nożną jest Sousa i pięciu na przykład patafianów na przykład z Europy. No ja cię kręcę. Znaczy nie mamy jednego pięciu patafianów polskich? Tak samo bym chciał, żeby polski trener prowadził. No. Kto był ostatnim trenerem reprezentacji? Świętej pamięci Andrzej Kowalczyk? Wcześniej był Bauerman. Griszczuka nie liczysz, tak? Griszczuk, no. Langosz, tak. A trener jeszcze był, za jego kadencji ja byłem. Jak on się nazywał? Ja cię kręcę, ale zapomniałem. Ja bym chciał, żeby byli Polacy. Jak to jest reprezentant, każdy mówi, że nie, że to jest nowa jakaś myśl i tak dalej, tylko zdecydujmy się, co chcemy kultywować. Reprezentacja Polski ma być, żeby Polacy byli dumni, tak? Kowalczyk. I do tego zmierzam. Ale jak nikomu to nie przeszkadza, związkowi to nie przeszkadza, że tak jest, no to tylko ja bym nadal wrócił do tego. Że to jest temat taki, wiesz, to nic nie zmienia w życiu, natomiast ciekawy jestem opinii jakby tutaj. Dobra, żyjemy w epoce social media, więc plot twist, sorry za angielski. Nagła zmiana narracji całej akcji. Mateusz Ponitka zrobił super przemówienie w języku polskim, w którym nie brakowało przekleństw, mocnych słów, motywacji, a później przychodzi gościu z kamerą, dobra, musimy to rzucić na social media kosz kadry. I wtedy Mateusz odpala język angielski, przejdzie już Slotterzem jako Taylorze. Dla mnie social media już mi się to nie podoba. Ja bym wolał na przykład... Ale byś był królem social media. Ale dobrze, ale nie o to chodzi mi w życiu, żeby być królem na przykład. Ale pieniążek możesz mieć z tego. Mi chodzi o to, takie czasy. Mi chodzi o to, że szatnia to jest szatnia. Ludzie chcą się tam coś dowiedzieć, ale to jest przemowa do zawodników. Ja nie wiem, czy on powiedział szczerze. No, jak możesz powiedzieć szczerze? No dobrze, ja mogę tutaj coś powiedzieć. A czy no nie zjebiesz nikogo przy tym, jak ktoś to nagrywa? No ty się popisuj. Czyli mówię, Kamil, ale jesteś super, walczyliśmy i tak dalej. Co? A w gruncie rzeczy na przykład, no w szatni chcesz coś innego powiedzieć. Masz rację, że możliwe, że była jedna przemowa. Jesteś mądrzejszy. Dlatego wiesz co, jesteś mądrzejszy ode mnie. Jestem głupi jak but. Jestem typowym rudym patafianem.
Aleks Kisielewicz, filmiki są potrzebne, bo tak jest dzisiejszy świat. Chcemy pieniędzy w koszu, to nie można zostawać w tyle względem na przykład piłki. Dobrze, a kto ten świat tworzy? Ej, kolego, kto ten świat tworzy? Więcej materiałów równa się więcej sponsorów. Dlaczego? A nie można porozmawiać? Ani nie można na kosz kadra porozmawiać szczerze na przykład z Mateuszem Ponitką i zapytać go wprost. Jak się czułeś, jak na przykład była, dostawałeś opaskę kapitana. Dlaczego na kosz kadrze nie można tego powiedzieć? Jedźcie sobie, ja to będę mówił, będę wam umilał czas. Dlaczego nie można tego powiedzieć? Jest Mateusz Ponitka i pytanie. Mateusz, jak się czułeś, jak ten trener dał ci opaskę? Co sądzisz o Adamie? Co sądzisz o Marcinie? No nie ma takiego. Co sądzisz o Maćku Lampę? Czy ten Taylor dobrze się zachował? A wszyscy... I don't know. Next question. Radek jest arcymistrzem. No, tu już ty napisałem. Chodzi o to, że tutaj kolega mi mówi, że social media muszą być. A ja mówię, social media to jest kłamstwo. Jak chcesz być kolego oszukiwany, to ja ci powiem o Kamilu takie, że wspaniały zawodnik. Dba o figurę, rozumiesz? Ale to przecież ja się z tym już wszystko wylałem. Tylko kibice. Ja wiem, o co chodzi. Kolega chce utrzymać tak. Nie, wszystko jest pięknie. Dostałeś tortem, ale wspaniała atmosfera. My się dowiadujemy, że atmosfera nie była taka sama, a tort był taki. No, może cake był dobry. Nie, tylko chodzi o to, że wy chcecie być. Młodzi ludzie chcą być oszukiwani przez social media. Ja nie chcę być oszukiwany. Dlatego mówię co myślę. Powinien dostać zakaz sądowy mówienia, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Monika. Ale mi się wydaje, że niektórzy, trener Widin, dobrze powiedziałem? Widin, brawo Radek. Trener Widin na pewno już to załatwi. Monika Ambroziak, Vive Kielce w piłkę ręczną, to idealny wzór, tam się mówi tylko po polsku. A? Mikołaj Białas mówi, że Dariusz Szczubiał był trenerem. To moim właśnie, a w Vive Kielce, z tego co wiem, to jest dużo zawodników. Tak, to wiem. Ale dużo jest obcokrajowców. Ja pamiętam, w Niemczech było tak, że jak jechał zawodnik do Niemiec, musiał się uczyć niemieckiego. Ktoś się pyta, jak kiedyś nie cierpiałam Radka, tak teraz go uwielbiam. Kobiety cię oglądają, słuchaj. Po takiej przemowie kapitana to ja bym zasnął, ktoś napisał, Nart Bear. Dlatego nie możesz powiedzieć, na przemowie się mówi. Chodzi o emocje. Wiem, chodzi o emocje, ale chodzi o też o użycie słowa. Ja w szatni, ja lubię szatnię, bo ja w szatni jestem sobą. Tutaj jestem tak w 98% sobą. Bo w szatni przeklinam, ale w szatnie, szatna jest od tego, szatna jest do powiedzenia tego, co niektórzy nie chcą usłyszeć, a nie na przykład szatna jest po to, żeby dobrze wyglądał w social media. Myślisz, że ja dobrze wyglądam w social media? Nie, no wiem, nie wiesz tego jeszcze, bo nie masz w social mediach. I na szczęście. Jakbyś walnął taką przemowę w social mediach, to jestem pewny, że to poszło po wiralowo. Kipi, a jak ty, Radzia, wspominasz jako zawodnika, jak czy ci się podobał? Nie znałeś. Znałem? No to czasem oglądałem, nie byłem wielkim fanem. Ja też nie byłem siebie fanem. Ja się wstydzę tego, co patrzę, jak grałem. Ktoś napisał, że jesteś nietrzeźwy. Regenerum wypił na bombie, to... Ja cię nietrzeźwy? Nie no. Z dzieciakami pracowałem od 9 do 15, nietrzeźwy. Ale ktoś mnie obraził. Tak, ktoś pisze, teraz tak się zastanawiam, czy takiej przemowy motywacyjnej przed każdym meczem nie mógłby wygłaszać Radosław. Taki Rashid Wallace byłeś trochę. Tak. Jak byś się, Rashid Wallace, dobre określenie? Nie mogę powiedzieć, bo ja byłem na zewnątrz, grałem gościa mocniejszego, a w gruncie rzeczy byłem straszliwą pizdą. Jest dla siebie zbyt ostry. Wiem, ale tak było, bo ja nie byłem taki mocny, jak w gębie byłem mocny, na boisku czasami byłem, a w środku nie byłem taki. Teraz jestem mocniejszy po prostu, bo nikogo się naprawdę nie boję, się nie boję żadnego trenera i nie boję się swoich błędów i tak dalej. A jak byłem zawodnikiem, to bałem się opinii publicznej, co mi powiedzą i tak dalej, i tak dalej. Nie ale byłem. Pokazywałeś swoją mocną stronę. Słuchaj, ja pamiętam czas, jak... Pokazywałem tą stronę, co chciałem. Tak samo jak koszkadra, chciała pokazać też swoją dobrą stronę, tą przemową może. Ale ja nie chciałem pokazywać tego, bo... Nie jest sztuką pokazywania dobrej strony, tylko pokazywania na przykład szczerze. Ja uważam, że pokazywania szczerze brakuje na każdym poziomie. Nie chodzi tylko o sport, ale my uczymy młodych ludzi, że trzeba zrobić Photoshop, żeby pokazać na przykład swoje zdjęcie. Pokazujemy na przykład, czemu ludzie na przykład na Twitterze albo Facebooku pokazują tylko, co im się udaje. No przecież na pewno im się coś nie udało. To co? Ciekawe. Co ty myślisz nie, o tym? Ale dobrze. Żyjemy w czasach takiej celebracji sukcesu. Właśnie żyjemy dlatego, żeby. Bo ludzie są potem się wątki życiowe. Ja nie mówię, że to jest dobre. O, bardzo. Bo to ty jesteś mądry, bo to jest też fałszywe. No to jest. Ale zauważ, że najbogatsze influencerki chociażby. A nie interesują mnie influencerki. Mi chodzi o to. Ale przepraszam, no ja jestem. Zarabiają tonę hajsu na pokazywaniu fałszywego życia.
A powinniśmy to ukrócić. Powinniśmy to zbanować. Powinniśmy powiedzieć, że nie można. A to jest pokolenie. Ale wykorzystywanie właśnie tych wszystkich mechanizmy. Ludzi. Które się na to nabierają, a tych ludzi jest, no z przykrością trzeba stwierdzić, zdecydowanie więcej niż tych, którzy korzystają. I każdy chce mieć taki life, nie? I ja nie mówię, że to jest dobrze, dobre, ja ale... tylko mówię, co ludzie czasem robią, żeby osiągnąć... Dobrze, dlatego ja bym troszkę ograniczył to, co jest w internecie, ale teraz wszystko można powiedzieć w internecie, wszystko można pokazać w internecie. No, tak nie powinno być. Że to się sprzedaje, to uważacie, że tak trzeba robić. No to ja uważam, że to, że się sprzedaje, to nie jest dla mnie argument, że tak trzeba robić. Powinniśmy na przykład to zastopować, ale powinniśmy na przykład dbać o to, żeby była prawda, na przykład. Dbać o to, żeby zawodnik powiedział prawdę o danym zawodniku. Ale nikogo to nie interesuje, bo taki jest powierzchowny świat. Chcemy tego powierzchownego świata, ale wy jesteście młodsi ode mnie i moim zdaniem powinniście wy zareagować, bo ja na przykład za 20 lat nie będę żył. Wiesz, zaszyję się gdzieś... No rozumiem. Rozumiesz? To mnie to już naprawdę... Ale ja myślę, że tak jak... Chcesz, żeby twoje dzieci tak żyły? Nie, ja słuchaj, powiem ci coś. Tak jak w życiu i w piciu trzeba znać umiar. Troszeczkę trzeba tego, no troszeczkę tego. Nie możesz się totalnie zapnąć na ten świat, jak jest... Twój syn będzie oglądał na przykład jakiegoś gościa w internecie, co pozwolisz mu oglądać każdego gościa? No kurde, dzisiaj widziałem, jak odpalił sobie jakiegoś gościa, co Minecrafta grał i mówił coś tam, jak robić. I to ci się podoba? No myślę, że to jest nie do zatrzymania. Znaczy, ja mogę to ograniczyć w jakimś stopniu, ale no pójdzie do szkoły. Czy uważasz, że bez sensu prowadzić program Strefę Hanasa? Nie, akurat ten program jest taki trochę, wiesz, retro. Głupoty są takie retro. Trenerów albo głupoty na przykład rodziców, albo głupoty klubów nie zatrzymamy, to należy się z tym pogodzić. Nie, mamy się pogodzić. Ale my sobie rozmawiamy, my mówimy o tym świecie social media, bo była mowa o social mediach. Ale dlatego ja uważam, że takie programy powinny, każdy z nas powinien. Ale ja nie wiem, co jest gorsze, bo nie wiem, wiesz, bo teraz ruszymy w świat, który, wiesz, tam jest dużo ludzi, może być anty, ale nie wiem, co jest gorsze, czy odbiorcy, czy ci, co to wrzucają. Nie? Ja uważam, że ci, co wykorzystują, to jest perfidia tych wykorzystujących. No bo ktoś to, ale wiesz, zapotrzebowanie jest na takie rzeczy. Nie, ktoś to wykorzysta zawsze. Dobrze, ale to jest perfidia. Jakbym miał krytykować tego, co słucha, czy tego, co to podaje, ten, co podaje, to jest dla mnie większym patafianem. Dlatego, że on to robi perfidnie. Czyli na przykład trenerzy, którzy wciskają ci kit, to oni są... A ci, co słuchają, no też mi ich szkoda, bo też takim byłem, że słuchałem trenerów i mówię, jak pięknie mówi. Czy radzisz, twoim przekleństwem nie jest to, że... Ty powiesz, że nie byłeś, ale jesteś inteligentnym facetem i dobrym zawodnikiem i pewne rzeczy cię tak mocno denerwują? Już dzisiaj widzę, że otwarcie jest takie nowego sezonu. Uważałem, że zawodnikiem muszą być debile. Łatwiej się żyje debilowi. Łatwiej się żyje debilowi w życiu, naprawdę. Taki mocny odcinek wychodzi, nie? Jedziemy. Nie, gdzie jedziesz? Perpetuum mobile. Nie. Kamilu, jak człowiek się zastanawia nad życiem, znaczy, ja 10 tysięcy leży na ziemi. Rozumiesz? Gość mówi, gość, który na przykład mówi, no i leży, dziękuję Boże, biorę i tak. A gość mówi, no, ale ktoś stracił te 10 tysięcy, trzeba to zanieść. Oho, znajdę tą osobę. Rozumiesz? To jest prawda, łatwiej się żyje. Co debilom, co ludzie, co tak krótko kalkulują. Ale... Tak się łatwiej żyje. Poniedziałku do piątku. Pracujesz w sobotę, jest bomba, w niedzielę, wiesz. 21 ostrzysz... lat. Czy ty się zastanawiałeś nad tym, że kolega na przykład nie zdobędzie punktów? Interesowało cię, żebyś ty zdobył punkty. Nie mówię, że byłeś debilem, ale ja w wieku 20 lat byłem takim typowym debilem. Dla mnie najważniejsze było, żeby kogoś wyczesać. Wieczorem najczęściej to była moja... I zdobyć 20 punktów. Jak nie zdobyłem 20 punktów, to byłem zły. I trzecie było iść do tip-topu. No ja cię... No typowy debil. Ale ja jeszcze... Typowy biały, co, biały ja jeszcze rudy debil. Wszystko to... Jeszcze do demona pójść. Dokładnie. To był wspaniały live. Czy byłeś inteligentną bestią? Byłeś inteligentnym gościem, który mówi, poczytam sobie Schopenhauera, na przykład pójdę na wystawę, na przykład, wiesz co, malarstwa na przykład XIX-wiecznego. Nie, byłeś typowym debilem, zawodnikiem. Zdobywałeś punkty, nałożyli ci klapki, rozumiesz? I takich zawodników trenerzy szukają. Ja byłem jeszcze większym debilem, bo wam przynajmniej za to płacono. Faktycznie. A tobie nie? No ja nic. Dobrze, ale wyrosłeś na lepszego gościa, no, można z tobą pogadać, rozumiesz, umie słuchać, a ja jestem do tych... No, ja się dusiłem w sobie, bo ja spotykałem na kosz... Jakbym ja ci opowiedział, co ja spotkałem na kadrze, to po prostu to mnie... To po prostu, musimy coś zostawić na inne odcinki. Nie, ale masz tak, że patrzysz na gości, którzy tylko myślą o tym, żeby zarobić, żeby się napić, żeby coś wyruchać. Alicja umiera, pisa. No dobrze, ale tacy byli... Kamil,
Ja wiem, Kamil, jaki koszykarz albo piłkarz ci powiedział, może Iwan, powiedział, albo Kowalczyk powiedział, że był zwykłym patafianem, rozumiem, a kibole szaleją, szaleją, a gość ma wyjeb... Za przeproszeniem, bo najważniejsze jest, ile na koncie spływa, rozumiesz? A potem następny klub, rozumiesz, jedzie, kupuje coś mnie. Ej, zawodnicy. Ej, czy ja to otwieram na przykład coś, co nie, nie wiedzieli? Nie, to jakby to jest. Byłeś w szatni. Albo te wywiady. Zawodnik przychodzi, mówi, tak, gramy dla kibiców, gramy. Ja przychodzi do szatni i mówi, ja pier musiałem się nakłamać na przykład, rozumiesz? No co, ej, z tym się spotykać, ale ten gość wierzy. Ja nie mogę, bo ja czytam, co i tu piszą. Wiem, stand-up jest dzisiaj. Ej, oglądałem ostatnio dobre stand-upy. Odpalony jesteś jak na grillu dzisiaj. Kamil, ale nie było tak, że gość mówi przed kamerami coś innego, a przychodzi do szatni i mówi, no jak było, no musiałem powiedzieć takie rzeczy, które rozumiesz, no musiałem troszkę powłazić do tyłka do kibicom. Jakby tak spotkać i wspomnieć, to można obalić sport w ogóle, nie? Natomiast ja próbuję obalać, no ale cóż. W pewnym momencie ja stwierdziłem... I co było zbawienne, że trafiłem do pierwszej ligi, miałem troszeczkę więcej czasu na życie. Pandemia jakby mnie nie, ale widzę, że młodych chłopaków dużo nauczyła, że koszykówka to nie wszystko. Charles Barkley powiedział, nie denerwujcie się, gracie tylko w głupią koszykówkę. Dokładnie. Że są inne rzeczy. Prawdziwą pracę ma policjant, dobrze, pielęgniarka, lekarz. Gramy tylko w koszykówkę. Ostatni argument, że żyjemy w dzisiejszych czasach. Wiecie, ile zarabiają najwięksi David Aldridge i drugi gość z amerykańskich mediów? Stephen A. Smith. O nim mówisz? Tak. Stephen A. Smith? Tak. No, on podpisał chyba milion dolców? Nie. I tych dwóch gości zarabia więcej niż 200 zawodników NBA. Rozumiesz? Czyli to, że opowiadamy o NBA-ce, to, że gość opowiada o NBA-ce, on zarabia 6 albo 7 milionów dolarów. Rozumiesz? Że on mówi o tym, co ktoś gra. Dla mnie, wtedy jak się dowiedziałem, to było chyba 2 lata temu albo 3 lata temu, to stwierdziłem, że dla mnie koszykówka się skończyła. Że lepiej nie męczyć się każdego dnia. Ja poleję kolki. Ej, nie męczyć się każdego dnia. Kamil, wiesz, ile to kosztuje pobieganie w tom i z powrotem linii? A teraz trzeba podyskutować. No dobra, teraz, ale jak ci dychę dolara zapłacili, to biegałeś jak wariat. No bo gdzie zarobisz 10 tysięcy dolarów? Dlatego byliśmy debilami, bo zamiast się uczyć iść do szkoły i zarabiać na przykład w kołnierzykach. Rozumiesz? Rozumiesz? Ktoś nami miał gwizdek, miał władzę nad nami, kazał nam biegać, kazał nam robić to, co my robimy, kazał nam się uśmiechać, kazał nam chodzić na festyny, kazał nam robić za te pieniądze. Stop. Ja chciałbym Kipiego posłuchać. Fajnie, że przyszedłeś, wiesz co, bo no, super. Wiem, że radio, wiesz, no, że jesteśmy odpaleni, ale... Jak odpaleni? Nie rozumiem tego słowa. No, że jest fajnie, gadam się. Sam zadajesz pytania czasami. Ale czekaj, że pojawiłeś się i może swoimi wibracjami uruchomiłeś taką też dyskusję. Jestem ciekawy, bo słuchasz to jako kibic, co ty w ogóle myślisz o tym, co my mówimy? Czy myślisz, że mnie to interesuje? A mnie to interesuje, okay, co kibic mówi. Dla mnie... Cię skrytykujesz, że jesteś gruby? Nie jestem gruby, mam parę kilo za dużo, ale to walczę z tym. Jak nie obrażę się. Jak mówisz, że mamy dziennikarzy sportowych, którzy zarabiają więcej niż 200 koszykarzy w NBA, bo najwidoczniej ludzie chcą ich słuchać, są charyzmatyczni, mimo tego, że nie uprawiają sportu, to wiesz, ty już zakończyłeś, można powiedzieć, karierę sportowca, wchodzisz teraz w etap dziennikarski, jesteś bardzo charyzmatycznym, charakternym gościem. Wydaje mi się, że gdybyś po prostu był trochę innym krajem niż Polska, który jest bardzo mocno niekoszykarskim krajem, to byś mógł być właśnie takim... Ale czy to jest zdrowe, czy nie? Nie chciałeś bańki zarabiać? Ale uczciwie, a nie za to, że na przykład... Ale uczciwie, jako dziennikarz. Za to, że Aldridge ma najwięcej znajomości, mówisz, włazi do tyłka do niektórych tych... Tym. Znajomości to jest ciężka praca. Okej, okay, ja nie mam znajomości, bo nie mam kolegów. Możesz być dobry i merytoryczny i zarabiać bardzo dobrze. Możesz być dobry, merytoryczny i jeszcze charakterystyczny do tego i zarabiać wybitnie dobrze. Dobrze, macie rację, nie pasuje do tych czasów i może stąd wynika moja ekscytacja czasami, bo ja się dobrze czuję bez telefonów, dobrze się czuję na sali, dobrze się czuję, jak trenuję z zawodnikiem, źle się czuję, jak muszę coś mówić na przykład, źle się czuję z tym. Naprawdę, ja lubię być cicho. Ale ja lubię z tym, zawsze z tym lubiłem rozmawiać, ty niekoniecznie lubiłeś. Nie lubię rozmawiać po prostu, bo wtedy jak rozmawiam, to muszę po prostu to powiedzieć, to jest silniejsze ode mnie. Jak mi ktoś zadaje pytanie na ulicy, to muszę odpowiedzieć po prostu. Jest pytanie. Bird, Larry Bird, widać koszuleczkę w logo.
Co jest gorszą papką? Tradycyjna telewizja ograniczana przez sponsorów, piękne słówka, czy instagramowa papka ze sztuczną lalą? A ja tutaj nie będę wartościować to, co ma najmniejszą wartość, bo jak coś ma bardzo małą wartość, to staram się tego nie śledzić i to omijać szerokim łukiem. Widzisz, jak ładnie odpowiada, a wiesz, jakby mi tu ktoś zadał to pytanie, to jest gówno, ja cię kręcę. Petardini tutaj napisał, Kamil Lejch rzemu po pół. Ale ludzie cię kochają, na prezydenta jest ogień, słuchaj, straż pożarna, że nie, przyjedzie. Ja się wycofuję. Ta kolka, którą tam masz, to jest kolka, czy to jest kolka? Kolka. Miło, ale nie, kolka autem przyjechałem. Zresztą idziemy porzucać, już jest po 21. Ile już gadamy? Nie, muszę iść do domu. Trzeba iść do domu. Słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś pytania, Kipi jest do dyspozycji, chociaż Kipi robi swój ogień na swoich kanałach. Jak tam wczoraj rozmowa była? Dobra była. 2 godzinki sobie pogadaliśmy z Bartkiem, oczywiście pozdrowienia dla Bartosza. Ja byłem wciąż nie do końca sprawny, że tak powiem, umysłowo, bo jednak nie doszedłem jeszcze zdrowotnie, mój organizm był nie do końca ogarnięty po tym całym weekendzie na Chaos Tribo. No dzisiaj już jestem... Trzeba trenować więcej. Dzisiaj jestem w lepszych warunkach werbalnych, ale zostałem zdominowany przez rozmówcę. Żeby nie było, nic mi to nie przeszkadza, bo świetnie się was słuchało. Więc tyle. Kiedy relacja z Chaos Tribo? Właśnie, bo kurczę, ile tego materiału? Bardzo bym chciał to zrobić jak najszybciej, ale wiem, że co roku to trwało zdecydowanie za długo. No ale widziałem, że już 2 relacje mi nie wpadły, od Hatzbego i od Grabo, więc nie chciałbym być gorszy i no już dzisiaj już zabrałem, tak powolutku. Radziu... To jest piękne dla mnie, to jest koszykówka. Jak człowiek jest na tym wysokim pułapie, to nie patrzy na taką koszykówkę. Jaki zawodnik na przykład ekstraklasy mógłby przyjechać tam i wesprzeć na przykład coś takiego? Żadnemu się nie chce. Nie, no był Sulima. Brawo, Sulima jest okej. Przemek Zamojski był w poprzednich latach. Był i Marcin się pojawił, Filip, tak? Matczak był też poprzednich. Tak. Ja uważam, że zawodnicy mają psi obowiązek na takich imprezach być. Ktoś mówi, czy to dożynki, i tak dalej, ale to trzeba się pojawiać. Ja na przykład nie... tylko nie ma sezonu, ale to cała drużyna Zielonej Góry powinna się pojawić, jak to jest lubuskie, nie? Tylko tam nikogo nie ma, teraz nie podpisali, jest żołnierewicz, Sulima przyjechał. Trener Widi mógł przyjechać, to byście sobie zagrali jeden na jeden. Oczywiście, nie, Krzysiu to akurat, jeżeli chodzi o te kwestie, jest na wysokim poziomie, bo ja na przykład lubię, jak zawodnicy się w to angażują. Tylko tak jak mówię, kibice czasami myślą, że zawodnik się angażuje dlatego, że chce, a czasami jest dlatego, że mu kazali. Ja bym chciał, żeby zawodnicy zrozumieli, że bez takich kibiców, w jakiej miejscowości to było, Krosno-Odrzańskie, nie będzie koszykówki. Oni nie rozumieją, że właśnie, że to, że ktoś tam ogląda tą koszykówkę, to ty masz te pieniądze. Ludzie tego nie mogą zrozumieć. Nie mogą zrozumieć, wszędzie się pojawiać się wszędzie. Popatrz, burmistrz, Radek, Sujak, ile tam było ludzi, którzy chcą to robić. Mamy kilkaset osób z Krosna Odrzańskiego, mogą się zajrać koszykówką i na przykład ich kolejnym krokiem będzie pojechanie na mecz za Stal. Dokładnie, daleko nie mają. Nie? I znaleźć na przykład w Kujawsko-Pomorskim, nie wiem, w Dolnośląskim taki sam Krosno Odrzański, żeby był turniej, żeby to się działo, to musi się kręcić, żeby ludzie zobaczyli, że ta koszykówka istnieje i ta koszykówka, bo ludzie... Ja nie wiem jak wy, ale dla mnie koszykówka jest tak interesującym sportem, że ja mogę oglądać naprawdę trzecią ligę, drugą ligę i ja widzę w tym fan. Piłka nożna mnie nudzi, siatkówka raz, dwa, trzy. Ja pytam się moją córkę, czy zawodnicy albo zawodniczki nie umieją liczyć? Rozumiem, że kibic musi im pomagać. Raz, dwa, trzy. Rozumiem? No ja też tego nie czuję, bo nie ma, wiesz... Ale to jest najbardziej drugi popularny sport drużynowy w Polsce. Na pewno nie. Na świecie? Jak to? Na świecie NBA? Chyba, że koszykówka? Moim zdaniem koszykówka jest. Drugim koszykówka jest siódma chyba. Tak? Na świecie? A ty to wiesz, czy sprawdziłeś? Sprawdziłem to ostatnio, jak o tym mówiłem. Adam wie wszystko. Ale tak? Ale słuchaj, ja jestem patrz, Kipi, to co my gadamy, te takie insiderskie, myśmy się tak nie odpalili w ogóle, jakbyśmy zaczęli tam walić. Jaki świat NBA musi być pod tym względem... Znaczy on jest ciekawy, nie? Ale dużo jest też takiej pewnie patologii i różnych takich ciekawych wątków. To są też rzeczy, które kibice lubią słuchać. No, to na pewno. Przecież tych podcastów, ile na przykład w Ameryce jest, każdy na przykład... No. Ja lubię na przykład posłuchać i wtedy masz pewne rzeczy, na przykład ciekawostki, próbujesz szukać, wiesz, kto tam zawinił, jaka była sprawa, dlaczego ten nie grał i tak dalej. Też się dowiaduję po fakcie, nie? Jacek Kaszuba napisał, Radku, że to jest lepsze niż mecz... Hiszpania-Włochy, tak? Tutaj. To co my oglądamy. Słuchajcie, będziemy kończyć. No fajnie mi się gadał Kipi. Ja wiem, że tutaj, kurczę, tak...
Na luzie. Chociaż w sumie fajnie, bo wczoraj się nagadałeś. Ja od samego początku tutaj przyjechałem, a się z myślą, że jeśli zajmę 15% czasu antenowego przyrodku, to i tak będzie dobrze. Fajnie, więc... że przyszedłeś, dziękuję ci za to, bo ja w sumie chciałem cię zobaczyć bardzo jeszcze raz. Wiesz, po prostu. Fajnie było, bo byśmy miło spędzili, wiesz, czas. Wiesz, nigdy mi tak nie powiedział. Biforek, nie podobam ci się, mówiłem, wiem, że jest przystojniejszy. Mówiłem ci, ale nie słuchałeś, nie słuchasz, co ci do ciebie mówię. 15%, panie Adamie, sprawdzę to dokładnie, zrobię to z tym, ale mnie obraził gość. Jeszcze, naprawdę... prezes, jeszcze prezes pyta, jak transfery w Siechnicach. Walczymy, walczymy, czekamy na spady ze Śląska i z WKK. Słuchajcie, a wszystko biorą kąty wrocławskie, czyli my przebierzemy to second hand. Panie Adamie, czy nas zdejmą po tym live'ie, czy nie? To znaczy? za te przekleństwa? Nie. Najwyżej monetyzację mogą wyłączyć. My mamy tak? Włączone. Ale my nie mieliśmy włączone. Aha, nie ma tematu. A słuchaj, monetyzować można wstecz? Nie. Na kanale, jak coś jest, czy nie? Można, tylko tak? To nie będziesz tam miał przychodów za bardzo. Okej. Okay. Nie wiem, o czym mówicie, ale super, na przykład nowe. Ale to nie, to tak czy siak monetyzacja to Panie Adamie, do właścicieli. Sprawdzę, czy nie zostałem obrażony? 15% tylko, nie, moim zdaniem dłużej mówi. Ja bym chciał tylko zainicjować ten pomysł, żeby ludzie na czacie pisali, że jeśli chcą mieć program solo Radosława Chyrzego, to żeby spamowali Polski Kosz, Strefę Hanasa. Ale ja uwielbiam, i będziemy działać z tematem. Ja z Radkiem, gość dobry jest. Ja z Radkiem uwielbiam rozmawiać, bo Ja już go tyle znam, wiem, kiedy tam nacisnąć coś i go odpalam. Ja bym sobie tak siedział w kapturku, taki sufler, tak? Jak to się nazywa? Tam ci z... Myślisz, że jestem taki prosty, że tak mnie mną kontrolujesz? Myślisz? Nie. Myślisz, że ja potrafię... Powiedziałeś, że jesteś debilem. Bo jestem. Jako były zawodnik rozumiem, ej ty, no ja się kręcę, no powiedz, czy my nie jest... Nie, ej, to... ej, pomyśl sobie, jak się zachowywałeś, jak to był manipulowany. Straszny byłem, rozumiesz? Głupi byłem. No. Dokładnie, no ja to nazwałem debilem. Dla mnie tylko kibice myślą, że jesteśmy wspaniali i tak dalej. A zawodnicy po prostu są gorzej. Ale ta historia się powtarza z roku na rok, z dekady na dekadę. Ostatnio miałem spotkanie z, już nie będę mówić kogo, bo nie chcę nikomu tam brudzić na początku kariery, no. Ale spotkałem się z jednym 19-latkiem, innym, który zakończył przedwcześnie karierę, 20, nie wiem, 4 czy 5-latkiem i też nasłuchałem się takich niesamowitych historii, jakie tam się dzieją na początku, jak są ci zawodnicy wykorzystywani przez ligę, że no, ciężko to wygląda, ciężko się tego słuchało. Radzie, naprawdę lubię z tą rozmawiać. Dlatego trzeba być sobą, moim zdaniem, ale się uczyć. No, uczcie się, zdobywajcie wykształcenie, ale nie trzeba być mądrym jak tu kolega albo pan Adam. Bo nie chodzi o to. Nie można być debilem, bo debilami łatwo rządzić. To trzeba być jakimś takim wyrafinowanym, coś więcej poczytać, coś więcej poglądać, a nie tylko włączyć ten internet, włączyć tę komórkę i zobaczyć, co ale tam się na Instagramie. Można coś dużo się nauczyć. No dobrze, ale to odpowiednie strony, no ale to trzeba od małego kultywować. No nie możemy być taki po prostu, no świat ma być taki głupi. Czyli co, czyli... Że nie można mówić tak jak ja, no. Trzeba ładnie, mój kolega mówi, starszy mi się podoba. Jest mega. Ale gościa, widzisz, no, mi się strasznie podoba, jak ty mówisz. Nie. Mamy zupełnie dwa różne style. Okay. Ale Radziu, sam przyznasz, że jakby Kanal Plus i mnie na przykład pan Adam i ta strefa wyciągnęła, bo też człowiek taki był, wiesz, troszeczkę zacofany i się człowiek już dowiedział, wiesz, to jednak się rozwijamy, trzeba powiedzieć, powolutku, ale się rozwijamy. Mi się podoba, bo może się komuś to podoba, czy nie, ale sobie gadamy. Jak jesteś zapraszany, to musisz się znać, nie? No to musisz coś poczytać. Ja na przykład dzięki temu no, dużo czytam o tej miejscu, dużo oglądam, a tak to jakbym nie był zapraszany, to bym nie oglądał tej polskiej ligi tak u ciebie. Przecież w tym roku obejrzałem więcej spotkań niż przez ostatnie 3 lata. Obejrzałem tej polskiej ligi i naprawdę lubię tą koszykówkę, no lubię. Ciężko mi się w niej pracuje, ale nie zamieniłbym. No lubię po prostu pogadać o koszykówce. Najbardziej lubię popierniczyć o koszykówce. Lubię. I Kipi też na pewno lubi, pan Adam niekoniecznie. Ja bardzo lubię. Dziękuję wam bardzo. Było długo, wesoło, śmiesznie. Kipi, dzięki za weekend wspaniały. Dzięki, że przyszedłeś, wspomogłeś nas tutaj. NBA-ce Radziu, my się widzimy niedługo. Dzięki bardzo, Kipi. Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich tych, co z nami byli, a co nie byli, obejrzą i co myślicie, wpisujcie w komentarzach, chętnie posłuchamy nawet te brzydkie rzeczy i te miłe też. Także do zobaczenia. Robimy ten w czwartek? Kamilu, mogę powiedzieć? No. Jak kogoś obraziłem, to przepraszam. Nie? Właśnie, Radziu. I nie musiałem o to... Arkadiusz Biernacki, nie oglądałem od początku, czy dziś Radek przepraszał. Oczywiście. Za swoje zachowanie, bo naprawdę czasami mnie ponosi, ale najważniejsze, żeby... Możemy spokojnie... Nie, no. Najważniejsze, żeby wiedzieć, wiesz, umieć spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, tutaj zawaliłem, no. W pewnym momencie mnie poniosło, no. Następnym etapem będzie Strefa Hanasa w Telegazecie. W czwartek zapraszamy na live Kipiego z Marcinem.
Marcinem na Winnerze. Tak jest. Teraz jak ktoś ma dalej koszykówkę, chce oglądać, to Michał Pacuda robi swój podcast. Lećcie na kanał ProBasket. Tak, ty masz live'a z Michałem. Na kanale Ewinera robimy z Marcinem Gortatem. Michałem na Ewinerze. No koszykówki mnóstwo, to my w czwartek się nie odpalimy w takim razie. Znajdziemy inny termin, nie? Nie będziemy ten. Posłuchamy chłopaków. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jak wrócę, jak mnie tam, wiesz, nie spadniemy gdzieś tam w ocean, to będzie elegancko. Wiesz, zawsze jest szansa, nie? Jakaś tam. Albo żona cię otruje, żeby, wiesz... Odszkodowanko? Odszkodowanko, nie? Oj, to tak przykro by było. To będzie strefa Rudasa. No będzie strefa Rudasa, pociągniesz no, temat. Damy sobie rady, rozumiesz? Przemalujemy, rozumiesz? Będę miał robotę. Podziękuję ci na pewno. Zawsze coś zjem. Do zobaczenia.